Wysoka Rado, Panie i Panowie Radni, otwieram 22. sesję Rady Gminy Mielec. Witam serdecznie Panie i Panów Radnych, witam Wójta Gminy Pana Józefa Piątka, Panie i Panów Sołtysów, pracowników Urzędu Gminy oraz przybyłych gości. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy. Porządek obrad otrzymali Państwo wraz z zaproszeniami i są z nim zapoznani. Czy Państwo radni mają uwagi lub inne propozycje dotyczące przebiegu obrad dzisiejszej sesji? Jeśli nie ma innych propozycji, to porządek obrad 22. sesji Rady Gminy Mielec przedstawia się następująco. Punkt pierwszy, interpelacje radnych. Punkt drugi, informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy, jakie zostały wprowadzone między sesjami. Punkt trzeci, podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec. Gazociąg wysokiego ciśnienia DN200 w miejscowości Szydłowiec. Punkt czwarty, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok. Punkt piąty, podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej i organizacyjnej dla jednostek oświatowych Gminy Mielec. Punkt szósty, podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętego jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mielec. Punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok. Punkt ósmy, podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok. Punkt dziewiąty, podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego od nieruchomości i środków transportowych na rok 2017. Punkt dziesiąty, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej nr 15/106/2016 Rady Gminy Mielec z 28 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu mieleckiego w roku 2016. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu mieleckiego w 2016 roku. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Punkt 14. Informacja o oświadczeniach majątkowych. I punkt 15. Sprawy różne i wolne wnioski. Przechodzimy do punktu pierwszego. Interpelacje radnych. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zgłosić interpelację? Nie widzę. Przechodzimy zatem do punktu drugiego. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy, jakie zostały wprowadzone między sesjami. Proszę o zabranie głosu Panią Skarbę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, między sesjami były wprowadzone trzy zarządzenia dokonujące zmiany w budżecie i ogólnie wyniku tych zmian zwiększyła się strona dochodowa o 418 525,42 zł. A strona dochodowa zmniejszyła się o 17 413,97 zł. Jeśli chodzi o zwiększenia, dotyczyły one działu rolnictwo i łowiectwo, rozdział pozostała działalność, otrzymaliśmy środki na realizację zadania rządowego dofinansowania zwrotu podatku akcyzowego dla rolników na kwotę 34 880,40 zł. Jeśli chodzi o dział administracja publiczna, urzędy wojewódzkie, dotacja na zadania rządowe uległa zwiększeniu o kwotę 545 zł. Jeśli chodzi o dział prawa społeczne, ogólne zwiększenie w tym dziale wynosiło 372 552 zł. Środki te trafiły do poszczególnych rozdziałów. Jeśli chodzi o rozdział świadczenia rodziny, świadczenia funduszu alimentacyjnego, składki ubezpieczeniowe i rentowe, ubezpieczeniowe emerytalno-rentowe, świadczenie biorców, to zwiększenie było w kwocie 330 200 zł. Jeśli chodzi z kolei o rozdział zasiłek i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększenie było w kwocie 4555 zł. Z kolei w rozdziale zasiłki stałe zwiększenie było w kwocie 23 741 zł. Na ośrodkach pomocy społecznej zwiększenie było w kwocie 14 056 zł. Z kolei w dziale edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale pomoc materialna
dla uczniów na realizację wypłaty stypendiów i wyprawki. Łączna kwota zwiększenia 10 549 zł. Jeśli chodzi o zmniejszenie strony dochodowej na łączną kwotę 17 413 zł 97 groszy, to w dziale administracja publiczna w rozdziale kwalifikacje wojskowe zmniejszenie było na kwotę 100 tysięcy w związku z realizacją wydatków w tym rozdziale. Jeśli chodzi o dział oświata i wychowanie, łączne zmniejszenie było na kwotę 915 zł 97 groszy. Dotyczyło to rozliczenia i przekazania odpowiednich środków na realizację zakupu podręczników dla uczniów. I tak w rozdziale szkół podstawowych zmniejszenie było na kwotę 205 zł i 1 groszy. W gimnazjach, w oddziale gimnazja zmniejszenie było na kwotę 499 96 groszy. Z kolei w specjalnych sposobach nauczania w szkołach podstawowych to zmniejszenie było w kwocie 211 zł. Z kolei w żale pomoc społeczna zmniejszenie było na kwotę 16 698 zł i dotyczyło rozdziału składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeniobiorców na 198 zł i na pozostałe działalności zmniejszenie było w kwocie 16 200. Zgodnie z zwiększeniem w poszczególnych oddziałach to albo zwiększyło poszczególne wydatki w tych samych oddziałach, albo zwiększyło. Także docelowo te środki trafiły na te zadania, na których te dotacje były zmienione. Ponadto dokonano zmian, które nie wpłynęły na zwiększenie strony dochodowej w dodatkowej wartości. Dobrze, dziękuję pani skarbnik. Przechodzimy do punktu trzeciego. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mielec gazociąg wysokiego ciśnienia DM200 w miejscowości Szydłowie. Proszę o zabranie głosu urbanistę panią Annę Wróblewską-Bryk i przedstawienie projektu uchwały. Przedstawiając projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu DM200 wysokotężnego w miejscowości Szydłowie, chciałbym na wstępie tylko przypomnieć, że wnioskiem o sporządzenie tego planu miejscowego zwrócił się do gminy zaoferowana tymi cyferkami, które przed chwilą słyszałam, że nie to już kojarzona. Zwróciło się do gminy biuro projektowe miasto projektowe, mam tylko Nafta Gaz, jako reprezentant Polskiej Spółki Gazownictwa, która ma zamiar realizować z drugiej strony tak zwane tego zadanie miasta Mielca, oparte właśnie o ten gazociąg, który zasadniczo ma przebiegać na terenie miasta Mielca wzdłuż obwodnicy zaplanowanych ze względu na najmniejsze koszty ekonomiczne po prostu realizacji tego gazociągu. W związku z tym niezbędne jest uzyskanie zgody na mieleczne przeznaczenie tych terenów, ponieważ zasadniczo są to lasy terenów dróg. I zasadniczo gazociąg ten przebiega przez teren miasta Mielca, natomiast szczątkowo przebiega również przez teren gminy właśnie w miejscowości Szydłowiec. I w związku z tym została już podjęta 30 czerwca uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium gminy Mielec, którą Państwu prezentowałam. Została ona podjęta i zostały już podjęte pierwsze czynności planistyczne w tym zakresie. Obszar zmiany studium i prezentowanej dzisiejszej uchwały pokrywają się ze sobą. Są to dwa obszary, jeden to korytarz wzdłuż dróg o szerokości generalnie 15 metrów, drugi niewielki fragment terenu przy rondzie obejmujący częściowo rondo ulicy Wolności i wschodniej obwodnicy miasta Mielca. Tereny te mają ogółę powierzchnię około 1,5 hektara. Obejmują po prostu niezbędny pas, który jest potrzebny do realizacji tego gazociągu.
jak również do już później jego funkcjonowania. Pas, który w tym będzie funkcjonował, ten gazociąg będzie nieco węższy niż ten, który jest dany miejscowy, jednakże ze względu na potrzeby realizacyjne ten pas jest nieco szerszy, chociaż i tak jest on ograniczony. Także, a może jeszcze tylko wspomnę o tym, że w kwestii finansowania tego planu miejscowego jest podjęta umowa trójstronna, która reguluje fakt, że finansowany ten plan miejscowy, projekt planu miejscowego jest przez zamawiającego, a koszty, które gmina ponosi w związku z administracyjnym kosztem prowadzenia toku formalno-karnego, mają być nie przez zamawiającego. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Jeśli byłaby potrzeba jeszcze jakiegoś wyjaśnienia, uszczegółowienia. Nie widzę, wobec tego dyskusję zamykam i odczytam projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mielec gazociąg wysokiego ciśnienia DN200 w miejscowości Szydłowiec. Rada Gminy Mielec uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mielec gazociąg wysokiego ciśnienia DN200 w miejscowości Szydłowiec. Paragraf drugi, ustęp pierwszy. Plan miejscowy obejmuje dwa obszary. Po pierwsze, obszar A położony w miejscowości Szydłowiec na terenach lasów pomiędzy granicą gminy Mielec i miasta Mielca biegnącą wzdłuż drogi do miejscowości Trześć, trasą wzdłuż drogi leśnej w kierunku wschodniej obwodnicy miasta Mielca, następnie w kierunku południowym wzdłuż tej obwodnicy, a granicą gminy Mielec i miasta Mielca biegnącą wzdłuż ulicy Wojska Polskiego na terenie miasta. Po drugie, obszar B położony w miejscowości Szydłowiec, obejmujący rejon ronda wschodniej obwodnicy miasta Mielca z drogą numer 875 relacji Mielec-Leżajsk. Ustęp drugi. Granice obszarów objętych planem określa załącznik graficzny niniejszej uchwały sporządzony na kopii mapy zasadniczej. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Mielec, który przy sporządzaniu miejscowego planu uwzględni wymogi i procedurę wskazaną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Paragraf czwarty. Nadzór nad wykonaniem niniejszej uchwały powierza się Komisji Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Mielec. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę poszczególne komisje o wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały. Komisja Oświaty projekt uchwały opiniuje pozytywnie. Doraźna Komisja Budżetu i Finansów również opiniuje pozytywnie. Komisja Rolnictwa zaopiniowała pozytywnie. Komisja Mandatowa opiniuje pozytywnie. Dziękuję. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mielec gazociąg wysokiego ciśnienia DN200 w miejscowości Szydłowiec. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mielec gazociąg wysokiego ciśnienia DN200 w miejscowości Szydłowiec. Przechodzimy do punktu czwartego. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok. Proszę o zabranie głosu panią Bożenę Wrażeń i przedstawienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Rada Gminy jest zobowiązana corocznie do uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wynika to z przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Przedłożony Państwu projekt uchwały został poprzedzony konsultacjami społecznymi z organizacjami pozarządowymi. Konsultacje odbyły się 21 października tego roku i przedstawiciele organizacji pozarządowych nie zgłosili żadnych uwag ani nowych propozycji do tego projektu. Przedłożony przez Państwu program określa zasady, zakres i formy współpracy gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i dotyczy wszystkich organizacji pożytku publicznego, które działają na terenie naszej gminy. Wymienione w programie zadania są zgodne z obszarem działań pożytku publicznego i wolontariatu i są zgodne z zapisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie i jednocześnie stanowią katalog tych zadań priorytetowych, które gmina będzie realizować w przyszłym roku. Po podjęciu tej uchwały
wójt otrzyma upoważnienie do ogłoszenia, przeprowadzenia, rozstrzygnięcia konkursów na realizację tych zadań oraz podpisania umów z organizacjami pozarządowymi, które będą uczestniczyły w tych konkursach. Było szczegółowo omawiane na posiedzeniach komisji. Jeśli są jakieś zapytania. Dziękuję. Proszę bardzo, otwieram dyskusję nad projektem uchwały, jeśli ktoś z Państwa chciałby jeszcze o coś dopytać. Skoro nie ma takiej potrzeby, wobec tego dyskusję zamykam i odczytam projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok. Rada Gminy Mielec postanawia, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się program współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Mielec. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę poszczególne komisje o wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały. Komisja Oświaty opiniuje pozytywnie. Należna Komisja Budżetu i Finansów również opiniuje pozytywnie. Komisja Rolnictwa zaopiniowała pozytywnie. Komisja Mandatowa również zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok. Przechodzimy do punktu 5. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej i organizacyjnej dla jednostek oświatowych Gminy Mielec. Proszę o zabranie głosu panią sekretarz i przedstawienie projektu uchwały. Pani przewodnicząca, szanowna rado. Od dnia 1 stycznia 2017 roku istnieje możliwość, która istniała wcześniej, ale właściwie granicznym terminem jest dzień 1 stycznia 2017 roku, aby można było wprowadzić obsługę wspólną, finansową, księgową i organizacyjną jednostek organizacyjnych gminy Mielec. Ponieważ ustawodawca mówi nam o tym w ustawie o samorządzie gminnym, że jest to nasz, że jest to po Państwa stronie możliwość, czyli daje taką możliwość do podjęcia takiej uchwały, ale w celu lepszej organizacji pracy urzędu, biorąc pod uwagę, że zostaną na urząd nałożone także inne zadania związane z realizacją podatku VAT. Proponujemy Państwu podjęcie uchwały, która będzie jak gdyby sankcjonowała istniejący stan faktyczny, ubierała go jedynie w ramy prawne. Dlaczego istniejący stan faktyczny? Otóż w przeciwieństwie do wielu samorządów obsługa finansowo-księgowa szkół u nas odbywała się do tej pory, no i odbywać się będzie dalej w ramach referatu oświaty, który wchodzi w struktury organizacyjne Urzędu Gminy Mielec. Nadanie przez ustawodawcę takiego uprawnienia powoduje, że my musimy tylko jak gdyby prawnie zalegalizować ten stan i w związku z tym proponuje się, aby z dniem 1 stycznia 2017 roku prowadzić tą wspólną obsługę finansowo-księgową i organizacyjną dla następujących jednostek gminy Mielec. Zespołu szkół w Pożelowie, zespołu szkół w Cząstowie, szkoły podstawowej w Książnicy, zespołu szkół w Podleczanach, szkoły podstawowej w Rudzowie, szkoły podstawowej w Brzędzianowicach, zespołu szkół w Trześni i zespołu szkół w Woli Mieleckiej. Ustanawia się, ponieważ także ustawodawca tutaj mówi o zakresie zadań, jakie mają być objęte tą obsługą, ustanawia się Urząd Gminy, Referat Oświatowy i Oświaty i Spraw Społecznych jako jednostkę obsługującą, natomiast jednostkami obsługiwanymi będą te, które przed chwilą Państwu wymieniłam, czyli poszczególne nasze szkoły. W ramach tej wspólnej obsługi będą wykonywane następujące zadania. Całości obowiązki w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości, obsługa finansowo-księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
obsługa finansowo-księgowa wydzielonych rachunków dochodów, obsługa płacowa, obsługa finansowo-księgowa projektów realizowanych ze środków zewnętrznych, prowadzenie usług obsługi rachunków bankowych, rozliczanie inwentaryzacji oraz pomoc dyrektorom jednostek wymienionych przed chwilą w opracowywaniu projektów planów finansowych i planów finansowych, a także prowadzenie rozliczeń publiczno-prawnych w zakresie podatku VAT niezbędnych do łącznego rozliczenia gminy i jednostek obsługiwanych na gruncie podatku od towarów i usług, w tym prowadzenie ewidencji księgowej od towarów i usług na podstawie dokumentów sprzedaży i zakupów dostarczonych przez dyrektorów jednostek obsługiwanych do jednostki obsługującej. Ten projekt uchwały, ale jak Państwo ją przyjmiecie, będzie po prostu jak gdyby prawnym potwierdzeniem tego, na co to ustawodawca nam jak gdyby zezwala i my tego korzystamy od 1 stycznia 2017 roku. Także prosiłabym o przegłosowanie. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Wobec tego dyskusję zamykam i przejdę do odczytania projektu uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej i organizacyjnej dla jednostek oświatowych i kulturalnych gminy Mielec. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Z dniem 1 stycznia 2017 roku wprowadza się wspólną obsługę finansowo-księgową i organizacyjną dla następujących jednostek oświatowych, dla których gmina Mielec jest organem prowadzącym. Zespół szkół w Chorzelowie, Szkoła Podstawowa w Chrząstowie, Szkoła Podstawowa w Książnicach, Zespół Szkół w Podleszanach, Szkoła Podstawowa w Rydzowie, Szkoła Podstawowa imieniem Marii Konopnickiej w Rzędzianowicach, Zespół Szkół w Trześni, Zespół Szkół w Woli Mieleckiej imieniem Józefa Maksymiliana Oselińskiego. Paragraf drugi. Ustanawia się Urząd Gminy Mielec, Referat Oświaty i Spraw Społecznych jako jednostkę obsługującą, natomiast jednostkami obsługiwanymi będą jednostki oświatowe Gminy Mielec wymienione w paragrafie pierwszym. Paragraf trzeci. W ramach wspólnej obsługi, o której mowa w paragrafie pierwszym i paragrafie drugim, powierza się jednostce obsługującej. Po pierwsze, w całości obowiązki w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych. Po drugie, obsługę finansowo-księgową Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jednostek obsługiwanych. Po trzecie, obsługę finansowo-księgową wydzielonych rachunków dochodów. Po czwarte, obsługę płacową. Po piąte, obsługę finansową-księgową projektów realizowanych ze środków zewnętrznych. Po szóste, prowadzenie obsługi rachunków bankowych. Po siódme, rozliczanie inwentaryzacji. Po ósme, pomoc dyrektorom jednostek wymienionych w paragrafie pierwszym w opracowywaniu projektów planów finansowych i zmian w planach finansowych. Dziewiąte, prowadzenie rozliczeń publiczno-prawnych w zakresie podatku VAT niezbędnych do łącznego rozliczenia gminy i jednostek obsługiwanych na gruncie podatku od towarów i usług, w tym prowadzenie ewidencji księgowej od towarów i usług na podstawie dokumentów sprzedaży i zakupu dostarczonych przez dyrektorów jednostek obsługiwanych do jednostki obsługującej. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Mielec. Paragraf piąty. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych Rady. I paragraf szósty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku. Proszę poszczególne komisje o wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały. Komisja Oświaty projekt uchwały opiniuje pozytywnie. Groźna Komisja Budżetu i Finansów opiniuje pozytywnie. Komisja Rolnictwa zaopiniowała pozytywnie. Komisja Mandatowa projekt uchwały opiniuje pozytywnie. Dziękuję. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej i organizacyjnej dla jednostek oświatowych gminy Mielec. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej i organizacyjnej dla jednostek oświatowych gminy Mielec. Przechodzimy do punktu szóstego. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętego jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Mielec. Proszę o zabranie głosu panią skarbnik i przedstawienie projektu uchwały. Zanim omówię tę uchwałę, to w związku z tym, że był taki pewien niedosyt co do dokumentowania, uzasadnienia
proponowanych zmian. Ja tutaj przedstawię Państwu taką prezentację troszeczkę, żeby to troszeczkę szerzej przekazać wiedzy. Może się ogłosimy wniosek, żeby lustro zrobić. Mamy radę. Nie, ja nie mam. Jestem przeszkolona. To już odwrotnie widział. To już odwrotnie widział. Ale siebie będzie widział. Krzywym zwierciadłem. Tutaj będę się starała tak na tyle tym ekranem przesuwać, żeby jakoś w miarę dla Państwa było to widoczne. Tu pozwoliłam sobie zestawić stawki podatkowe, które obowiązywały w poszczególnych latach na terenie naszej gminy. Oczywiście, żeby ta tabela była bardziej czytelna, już nie wskazywałam tak jakby stawek maksymalnych na poszczególne lata, bo wtedy Państwo po prostu, no szkoda, żeby patrzyli na tą tabelę. Tym bardziej, że przeważnie do materiałów, które co roku Państwu są dawane z uchwałami podatkowymi, też i dajemy materiały wyliczenia według poszczególnych rodzajów podatków i Państwo tak jakby mają już tam taką kompletną informację co do ilości powierzchni w poszczególnych kategoriach podatkowych, ile stawek obowiązujących, proponowanych, przeliczeniach i tak dalej. I tutaj jeśli chodzi o podatek rolny, bo on jest pierwszy, to tutaj w tym wierszu podajemy stawki maksymalne, które obowiązywały w poszczególnych latach. I proszę zobaczyć, że pod spodem są stawki, które w danym roku obowiązywały na terenie gminy. Był taki czas w latach 10 i 11, że stawka, która została wskazana przez prezesa GUS-u była niższa niż myśmy wtedy mieli przyjęte stawki u nas do przeliczenia podatku rolnego i automatycznie te stawki uległy zmniejszeniu i nie były w ogóle obniżane względem tej określonej właśnie przez prezesa GUS-u. I tak w roku 2010 stawka wyjściowa do ustalenia podatku rolnego wynosiła 37,60, w 2011 taka sama wartość. W roku 2012 ta stawka już w tej chwili nie powiem, czy ona wróciła do stanu tego wyjściowego sprzed tej maksymalnej, czy nie, ale ona wynosiła 44 zł. Oczywiście wtedy inaczej też była ustalana ta średnia wartość tej ceny skupu żyta, ale może już to nie będę się zagłębiać, bo to po prostu niepotrzebnie przedłużało, ale została wtedy stawka ustalona na wysokości dla rolnika, dla osoby, która ma nieruchomość wyjściowa 44 zł. Oczywiście te stawki, jak Państwo ten materiał mają, one są albo przemnożone przez 2,5 kwintala albo 5, w zależności od tego, kto jest posiadaczem jakiego rodzaju gruntów w tym gospodarstwie rolnym. Jeśli chodzi o rok 2013, tutaj już jest zwiększenie tej stawki podatku rolnego o 80 groszy. Przez lata 14, 15, 16, czyli przez 4 lata utrzymuje się ta stawka na tym samym poziomie. Stąd nasza propozycja tutaj w tym roku do uchwały w sprawie określenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do ustalenia podatku rolnego jest ustalona na kwotę 46,80. Tutaj na tych polach zaciemnionych są nie po to, żeby tu Państwu ograniczyć widoczność, tylko po to, żeby też Państwo zauważyli, gdzie jakaś ta zmiana nastąpiła. Żeby tutaj Państwo łatwiej mogli w tym takim może już... A chcę, żeby też Państwo mieli te wszystkie lata razem, więc nie chcę tego powiększyć, bo mogę do większego procentu, ale wtedy już Państwu uciekną te zbiorcze, te wszystkie lata. Jeśli chodzi o grunty przy podatku od nieruchomości, no to tutaj pierwszy wiersz, który jest, to są grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
I tutaj, jak Państwo widzą, w roku 10 stawka wyjściowa w tej kategorii podatkowej wynosiła 60 groszy. Ona dopiero ulega zmianie w roku 2013 o 2 grosze. O 2 grosze. I ta stawka obowiązuje też przez kolejne 4 lata i w tym roku proponujemy zwiększenie o kolejne 2 grosze. O 2 grosze. Tutaj dlaczego 2 grosze? Proszę Państwa, nie chcemy tych zmian robić drastycznie, dlatego że te 2 grosze zawsze jest przemnożone przez jakąś powierzchnię. Więc tutaj jeśli Państwo uważają, że jest to niski dochód, tak, ale jeśli ta stawka jest większa, to on zapewnia źródło dochodu przez kolejne lata, nie tylko w tym roku, kiedy ta stawka ulega zwiększeniu. Zmienia się struktura gospodarstw i to wcale nie jest ta sama kwota, która dzisiaj jest nam już znana według tego planowanego stanu, który opracowujemy czy do uchwał, czy do budżetu na rok przyszły. Z kolei pozycja pod wodami powierzchniowymi, stojącymi lub płynącymi. U nas od lat jest to przyjęta stawka, która wynika z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. I tutaj też Państwo mają tak jakby obraz, jak poszczególne stawki ustawowo ulegały zwiększeniu, zmianie. Jest tylko rok 2015 i 2016, kiedy te stawki w związku na 0% inflacji przyjęty do uchwalania budżetu jest taki sam. Czyli te stawki w dzienniku ustaw nie uległy zmianie. A tak to w każdym roku, jak Państwo widzą, mniej więcej, ale te stawki rosną. U nas pozostawia się te stawki na ustawowym poziomie i taka propozycja potem znajdzie się w tej uchwale podatku od nieruchomości. Jeśli chodzi o pozycje pozostałe, grunty związane, w tym zajęte na prowadzeniu działalności statutowej, działalności pożytku publicznego, to są te wszystkie grunty nierolnicze, to tutaj Państwo mają informację, że stawka w roku 2010 i 2011 wynosiła 15 groszy od metra oczywiście kwadratowego powierzchni użytkowej. Z kolei w 2012 roku ta stawka wzrasta o 3 grosze i ona utrzymuje się przez 5 lat i w tym roku budżetowym też jest propozycja do w uchwale, którą będę później omawiać, o zwiększenie tej stawki o też 2 grosze. Jeśli chodzi o tą pozycję niezabudowane obszary, grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji. Jest to pozycja, którą Państwo widzą. Ja to podniosę troszeczkę, żeby ci Państwo, co siedzą pod ekranem, nie widzieli. A tak. To jest ta pozycja, tutaj taka wyciemniona. Proszę zobaczyć, że ona się pojawia dopiero w roku 2015. Więc tutaj też u nas było przyjęte, przepraszam, 2015, bo chciałam sobie ustawić, żeby było widać te lata, ale niestety jakaś złośliwość przedmiotu marki mi tutaj nie umożliwiła tego. Więc za roku 2015 pierwszy raz pojawia się ta kategoria do opodatkowania, ona wynosi 3 zł. W roku 2017 ta stawka maksymalna jest w związku z inflacją minus 9, bo taka jest przyjęta do planowania uchwały ustawy budżetowej i my w ślad za tym uchwał budżetowych, to jest ona mniejsza i wynosi 2,98. Oczywiście w tej kolumnie tutaj takiej na niebiesko wyszerzonej mają Państwo też, tutaj muszę troszeczkę przesunąć, mają Państwo, ale to może za chwilę może przesunę, żeby już tak jakby w jednym wątku to pozakończyć. Więc jeśli chodzi o grunty, to tyle mamy kategorii do opodatkowania. Teraz mamy kolejną grupę do opodatkowania, są to budynki i tutaj mamy budynki mieszkalne, to jest podatek liczony od metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Tam się troszkę pomyliłam, nie od powierzchni gruntu. Jeśli chodzi o tą stawkę, która była w roku 2010 i 2011, to wynosi ona 0,45 groszy. W roku 2000
2012, ona ulega zwiększeniu o 5 groszy i przez 5 lat utrzymuje się ta stawka na tym samym poziomie, stąd tutaj jest propozycja w uchwale o podatku od stawka o podatku od nieruchomości na zwiększenie tej stawki o 52 grosze. Jeśli chodzi o dwa grosze, tak, z 50 do 52 groszy. Jeśli chodzi o pozycję budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki zajęte pod prowadzenie działalności budynków mieszkalnych zajętych pod prowadzenie działalności gospodarczej, to tutaj w latach 10-11 ta stawka wynosi 14,90. W roku 12 ta stawka wzrasta o 10 groszy. Z kolei w roku 2013 ona wzrasta o kolejne 45 groszy i ta stawka utrzymuje się przez 4 lata. W tym roku też w projekcie uchwały w zakresie stawek o nieruchomości proponuje się zwiększenie tej stawki o 2 grosze. Jeśli chodzi o pozycje budynki związane, zajęte na prowadzenie działalności w zakresie obrotu materiałem kwalifikowanym, tutaj od lat jest też przyjęta taka u nas zasada, że jest to 100% stawka, która wynika z ustawy o podatku, o opłatach i podatkach lokalnych. I tutaj mają też Państwo przegląd pod, tak jak mówiłam, pod jeziorami, te grunty, jak one się, te stawki zmieniały w poszczególnych latach. Jeśli chodzi o kolejną pozycję, dotyczy ona budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych na wyrozumieniu ustawy o działalności leczniczej. I tutaj w roku 2010, przepraszam, to jest też taka sama zasada jak przy tym obrocie materiałem kwalifikowanym, że jest u nas przyjęta ta stawka maksymalna wynikająca też z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, więc tutaj tak jakby przenosimy ją do naszej dobrej uchwały. Jeśli chodzi o budynki pozostałe, zajęte na tą odpłatną działalność statutową organizacji pożytku publicznego, w roku 2010-2011 stawki tego podatku wynosiły 3,20. W roku 2012 zwiększone zostało to o 10 groszy, a w roku 2013 o kolejne 10 groszy. Ta stawka utrzymuje się przez 4 kolejne lata i w tym roku też proponujemy zwiększenie tej stawki o 2 grosze. Jak tutaj Państwo otrzymują te materiały, to tam zawsze jest wskazana taka pozycja, której podaje się, że przyjęte stawki zawsze powodują niewykonanie dochodów budżetowych i tutaj mają Państwo na dole w tej pozycji takiej wyciemnionej zbiorczo, ile w budżecie jest niewykonanych dochodów z racji właśnie tego, że gmina tutaj jakby przyjmuje te stawki obniżone, żeby nie dawać tych maksymalnych. I proszę zobaczyć, że z względem roku 2010 jest to przeskok z 893 578 do 1 578 353, zakładając, że te stawki i tu przeliczone są te stawki, które proponujemy w uchwale. I teraz tutaj, jeśli chodzi o tą pozycję, no to mają Państwo wskazane, które stawki, które obowiązują w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych na rok 2017, więc kiedy u nas proponuje się grunty związane z działalnością gospodarczą stawkę 64, ona maksymalnie wynosi 89. Państwo też to mają w tych materiałach przy poszczególnych podatkach i tam jest bardziej zobrazowane, bo tam jest ta powierzchnia i stawka maksymalna i stawka proponowana, więc tutaj to jest taka bardziej, tak żeby jakoś Państwo w jednym miejscu skumulować te wszystkie stawki. Jeśli chodzi tutaj o te grunty pozostałe, to tutaj u nas jest stawka proponowana 20 groszy, maksymalna 47. Jeśli chodzi o budynki mieszkalne, u nas jest proponowana 52 groszy, maksymalna jest 75. Jeśli chodzi o grunty związane z działalnością
gospodarczą. Jest proponowana stawka 15,47, a maksymalna jest 22,66. Z kolei jeśli chodzi o grunty pozostałe, pozostałe w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej działalności statutowej, to tutaj mamy tą stawkę 3,52, a jest maksymalna 7,62. Tam w tych materiałach na poszczególne podatki też Państwo mają wskazane, jaki to jest procent względem tej stawki maksymalnej, więc tutaj już, żeby tej tabeli nie zaciemniać, to po prostu już nie powtarzałam tego. Jeśli chodzi o podatek od środków transportu, tutaj Państwo mają przegląd też z tego okresu 2010 do 2017. Jak Państwo tutaj zauważają, zmiana, która w zakresie podatku od środków transportu była dokonywana, nabyła ona w roku 2013. Mają Państwo tutaj na poszczególnych kategoriach pojazdów wskazane, jakie te różnice były. I tutaj na rok 2017 nie planuje się zwiększenia zmiany tych stawek podatkowych. Tutaj też w ostatniej tej rubryce mają Państwo wskazaną tą maksymalną stawkę, która wynika z ustawy, i też w materiałach, które Państwo otrzymali razem z uchwałami, też te stawki maksymalne są podane. Nie wiem, czy tutaj Państwo chcą, żeby te poszczególne kategorie samochodów wyczytywać, czy po prostu Państwo sobie tak pomalę tutaj to przeanalizują. To się nie zmienia nic. Mamy to rozpisane w dokumentach. Mamy rozpisane dokumenty. Jeśli ktoś by potrzebował te materiały, to oczywiście one są do dyspozycji. Teraz tutaj zrobiłam takie zestawienie tych poszczególnych kategorii podatkowych, jak one się przedstawiają w poszczególnych gminach. Będę musiał zabrać głos. Ale się to wzięło na innym komputerze, inaczej wstawiło. Nie myślałem, że będę musiał, ale będę musiał. To dobrze. Chciał mi chcieć. To miałem nastawienie. Gdzieś to tak jest? Wiedzą, jak nie wyciągnąć tej odpowiedzi. I tutaj jeśli chodzi o stawki podatku rolnego, ja tutaj też Państwu dałam taką informację za lata 2015-16, dlatego że tutaj zaraz Państwo w kolejnej rubryce mają też taką informację, bo uchwał jeszcze opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego nie ma, więc na tyle, na ile byliśmy w stanie w tych poszczególnych gminach uzyskać taką ogólną informację, bo te uchwały są w trakcie przyjmowania, będą przyjmowane, więc tutaj tak, kto nam zaznaczył, że jakieś zmiany są planowane, to są wskazane. Jeśli ktoś powiedział, że nie będzie zmian, to też byśmy to zaznaczyli. I tutaj na poszczególnych kategoriach podatkowych mają Państwo także podatek, ceny stawek podatków roku 15 i 16. Jeśli chodzi o stawki podatku rolnego, to tutaj mają Państwo przegląd, jak w poszczególnych gminach wyglądały w roku 2015. Ta kolejna rubryka to jest rok 2016. Też te pola zaciemnione to są, żeby Państwo mieli wszystkiego zaciemnione, te takie pojedyncze punkty wskazują w roku, że względem roku 15, a między rokiem 15 a 16 nastąpiła zmiana stawki. I tutaj Państwo mają, żeby już też w tym obszarze takim, no, dużej tej ilości danych, nie musieli Państwo tak jakby sami dopatrywać się, to ja tutaj je wyartykułowałam, żeby od razu one były widoczne.
No i tutaj, jeśli chodzi o stawki podatku rolnego, to powiem za rok 2016, no to nasza gmina była 44,80, gmina miejska 40,79, Borowa 48, Czermin 46, względem roku poprzedniego podnieśli o złotówkę, jeśli chodzi o Gawuszowice 50, jeśli Pader Narodowa 45,60, Przecław 45, Radomyś 36, Kuszów 45, Wadowice Górne 39. Tak przedstawiają się stawki za rok 2016 w poszczególnych gminach. Jeśli chodzi z kolei o grunty, i to grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, to tutaj też mają Państwo te dwa lata zestawione i też widzą, że w gminie Czernin i Przecław i Wadowice Górne między rokiem 15 a 16 były podwyżki. Tutaj jeśli chodzi o Czernin, to 5 groszy na stawce przyjętej, w Przecławiu też o 5 groszy i w Wadowicach o 2 grosze. Jeśli chodzi o stawki od gruntu związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w poszczególnych gminach, to u nas jest to 62 grosze, miejska 68, Borowa 70, Czermin 80, Gawuszowice 80, Padew 71, Przecław 70, Radomyś 56, Tuszów 60, Wadowice Górne 67. Nie będę tu omawiać tej gruntów zajętych pod jeziora, dlatego że jak Państwo tu zawsze mamy 100%. W większości gmin jest to 100%, u nas jest 100%, niektóre gminy prowadzają sobie, ale u nas jest zawsze 100%. Ale u nas jest to 100%. Jeśli chodzi o grunty pozostałe zajęte na prowadzenie odpłatnej, przepraszam, bo tak chcę szybko, a szybko to nie znaczy dobrze, pozostałe grunty związane z prowadzeniem odpłatnej działalności statutowej, pożytku publicznego. I tutaj Państwo też widzą, że gmina Czernin zwiększyła względem roku poprzedniego o 3 grosze, w 16 roku Przecław o 5 groszy, Radomyś o 2 grosze, Wadowice o 1 grosz. I tutaj jeśli chodzi o te stawki, no to u nas jest to 18 groszy, w Mielcu 22, Borowej 20, Czermin 23, Gawuszowice 15, Padew 21, Przecław 20, Radomyś Wielki 14, Tuszów 15, Wadowice 20. Tutaj też nie będę kolejnej pozycji tych obszarów zrewitalizowanych, objętych obszarem rewitalizacji, bo mówię, u nas jest to 100%, niektórych gminach też tam wprowadzają obniżenia, ale to w większości jest to procentowa stawka. Teraz przechodzimy do kategorii opodatkowania budynki lub ich części. Tak, jeśli chodzi o budynki mieszkalne, to tutaj Państwo widzą, że gmina Czermin o 5 groszy względem roku 15 podniosła, 28 Przecław względem roku 15, o 1 grosz gmina Radomyś w tamtym roku podniosła, o 1 grosz Wadowice Góry. Najpierw przedstawię te stawki po kolei, a za chwilę jeszcze dodam informację. Jeśli chodzi o naszą gminę, jest to stawka 50 groszy, miejska 56, Borowa 50, Czernin 45, Gawuszowice 57, Padew 55, Przecław 38, Radomyś Wielki 11, Tuszów Narodowy 45, Wadowice 36. Parę gmin ma też wprowadzone ulgi w zakresie, że w uchwale w zakresie zwolnień od budynków mają przyjęte, że w Borowej, Padwi i w Radomyślu, że budynki mieszkalne do powierzchni w jednych jest 120, w drugich 150 są zwolnione z podatku. A pozostałych takich zwolnień nie ma. Jeśli chodzi o budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
to gmina Czerni w tamtym roku podniosła o złotówkę stawki podatkowe, Przecław podniósł o złotówkę, Radomyśl Wielki podniósł o 60 groszy i Wadowice o 50 groszy. I jeśli chodzi o rok 16, u nas ta stawka jest 15,45, gmina miejska Mielec 19,38, Borowa 18, Czernin 15,50, Wadłuszowice 18,50, Padew 16,26, Przecław 15, Radomyśl Wielki 13,50, Kruszów 15, Wadowice 15,50. Jeśli chodzi o budynki związane z tym obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym, no to też tak jak w przypadku innych gmin, tak jak w przypadku tych 100% stawek, część gmin ma 100%, część jest mniejsza. Tutaj, gdzie jest pozycja łamane, to nastąpiła zmiana między rokiem 15 a 16, ale już dla tej jednej pozycji to już nie chciałam tej tabeli tak jakby powiększać. Jeśli chodzi o budynki związane z świadczeniem usług zdrowotnych, to też większość gmin ma tą stawkę maksymalną, niektóre też dokonują zmniejszenia na tej stawce. Jeśli chodzi o budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej działalności statutowej, to tutaj Państwo widzą, że w dwóch gminach, bo w gminie Czerwin podniesiono w tamtym roku o 10 groszy i w Wadowicach Górnych podniesiono stawkę o 3 groszy. I tak, w 16 roku u nas to była stawka 3,50, w gminie miejskiej 6,54, Borowa 4, Czerwin 4,10, Gawłuszowice 2,50, Wadłów Narodowa 4, Przecław złoty 50, Radomyśl 2,70, Tuszu 4 złote, Wadowice Górne 1,08. Te wszystkie stawki zostały wzięte z dzienników urzędowych, które są opublikowane na stronie Urzędu Wojewódzkiego, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Więc to nie są na podstawie telefonów takich, tylko na podstawie aktów prawnych, które obowiązywały dla tych gmin w tych poszczególnych latach. Tu pozwoliłam sobie też na takie zestawienie, bo często mówimy, że te koszty rosną, coś maleje z racji tego, że nigdy nie ma czasu i tak jakby Państwo dostają te materiały, sprawozdania, tak wiem, że Państwo to zauważają, ale żeby jakoś to też tutaj może zebrać, bo mówię, dwa lata nie są latami reprezentatywnymi, więc tutaj przyjęto ten okres od 11 do 16, przy czym rok 16 nie daje prawdziwego obrazu na ten moment, dlatego, że tutaj jest pozycja wydatki planowane w poszczególnych latach, a latach wcześniejszych zamkniętych. Są to wydatki, czy tam później będą dochody wykonane, czyli te faktycznie zrealizowane. I tutaj jeśli chodzi o dział 400, czyli zaopatrzenie wody, od wielu lat i Państwo wiedzą, że te inwestycje są realizowane, są kontynuowane. Zawsze jest tam niedosyt pewnych potrzeb finansowych, które na tych zadaniach się tam objawiają. W roku 2016 nawet Państwo widzą, że na tą dziedzinę zostało przeznaczone dosyć spore środki i było dosyć duże zadanie do wykonania i tutaj ten wzrost względem lat poprzednich jest tutaj znaczny. Jeśli chodzi o transport zbiorowy, to tutaj Państwo widzą, że względem roku 2011 a rok 2016 wzrosło nam to na przestrzeni lat, bo też nie chciałam do każdego roku odnosić, bo to by trzeba było omawiać i omawiać. Między tymi latami 16 i 11 wzrost jest o 91,500. Jeśli chodzi o drogi gminne, to tutaj też mają Państwo wskazane, że te pozycje, które są realizowane na tych drogach, no nie są małymi, bo te budżety na tej dziedzinie są dosyć spore. I kiedy my tutaj mogliśmy się w tych latach 2012 i 2013 wesprzeć jakimiś środkami unijnymi, to dzisiaj gmina, proszę zobaczyć, mamy tu 2 miliony, tu mamy milion, to 1,2 mln w tamtym roku, 1,4 mln realizuje. Pomijam tutaj kwestię promesy, to Państwo wiedzą, że jest to około 100 do 200 tysięcy, czy maksymalnie 300 w skali roku, ale one będą tutaj w tych zadaniach na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, to gmina utrzymuje ten poziom inwestowania w tą dziedzinę.
Więc tutaj patrząc tak jakby też na te krańcowe lata, czyli 16 a 11, tutaj jest wzrost o 628. I to nie są tylko inwestycje, bo tutaj Państwo też na inwestycje mają wskazane, ale też jest bieżące utrzymanie dróg i wszystkie te wydatki z tym związane. Jeśli chodzi o tą pozycję usuwanie skutków klęsk żywiołowych, to są te drogi, które kiedyś zostały wykazane w protokole szkód popowodziowych i sukcesywnie z roku na rok też te środki tutaj z gminy i wnioski są do gmin składane, do Urzędu Wojewódzkiego, do Ministerstwa o dofinansowanie tych dróg. Były lata zaraz po powodzi, że to mieliśmy dofinansowanie 100%, ale teraz już 20% minimalnie gmina musi do tych zadań dołożyć. Także tutaj trudno tak jednym słowem powiedzieć o realności, o tym faktycznym przyroście, bo tego się nie da, bo każdy rok jest inny, każdy rok inaczej, co innego wpływa na to coś, co się w danej dziedzinie dzieje. Dlatego tutaj pozwolę sobie na takie ogólne powiedzenie, dlatego że mówię, tych szczegółów, tych wątków, tego życia, w tym jest tak różnie i tak inaczej, że nie da się tak, w takim dużym skrócie tego Państwu zaprezentować. Jeśli chodzi o gospodarkę komunalną, to tutaj Państwo też widzą, że ta inwestycja w te obiekty komunalne, że utrzymanie, że ta gospodarka gruntami, te zakupy tych gruntów nowych, które regulujemy, przejmujemy, to tutaj dają wyraz na poszczególnych, w każdym roku budżetowym i tutaj Państwo widzą, że w pierwszym roku zaczynamy od 157 tysięcy, a kończymy na 412, tak? Jeśli nawet tam to niewykonanie będzie w jakimś stopniu, ale około 300 tego będzie, więc prawie dwukrotnie się zwiększają te wydatki. Też tutaj w tym roku jakieś tam minimalne wsparcie, znaczy też powiem minimalne, nie minimalne, może nie trafiło, bo każdy dzisiaj wszystko ocenia, co człowiek mówi i może to przynieść dwojakie skutki w dobrej wierze, nawet jeśli człowiek pewne rzeczy robi. Ale Państwo widzą tutaj, jak te inwestycje też w poszczególnych latach, jak te kwoty się przedstawią. Jeśli chodzi o planowaną gospodarkę przestrzenną, też Państwo widzą, że każdy rok jest inny i często są wzrosty. Właśnie tak jak Państwo tutaj omawiali podejmowanie uchwały w zakresie zmiany tego planu przestrzennego, tych miejscowych planów studiów uwarunkowań i tych innych dokumentów. To wszystko się dzieje, żeby ta gmina po prostu przystwarzała nowych inwestorów, nowe obszary, czy do zabudowania, czy do inwestowania, co potem najpierw trzeba zainwestować, potem one właśnie w tych strukturach podatkowych zwrócą się w tych podatkach. Także, że tutaj to też się zmienia i tutaj jeśli chodzi o to planowanie przestrzenne, pokusiłam się też zaglądnąć do tych sprawozdań corocznych, które Państwo otrzymują na przestrzeni tych lat, więc od 143 decyzji o warunkach zabudowy przez 190, 150, tak różnie co roku są ilości tych decyzji o warunkach zabudowy, które my oczywiście finansujemy. Więc tutaj jest też często wzrost na tym zadaniu spowodowany z tym, że coś na tym terenie tej gminy się dzieje i w związku z tym się tutaj dokonuje zwiększenia wydatków. Jeśli chodzi o urząd, to tutaj znaczy urząd jako globalnie tutaj mają Państwo na przestrzeni roku 2011-16 plany finansowe, jak one się kształtowały. Mają Państwo też tutaj wyodrębnione kwoty na inwestycje. Też są wskazane, jaka część tych wydatków była finansowana ze środków unijnych. Oczywiście to było związane z tą modernizacją, przebudową tego budynku, w którym obecnie się znajduje. Wiele zadań do gminy przybyło, tutaj też znowu by trzeba było się pokusić o całą analizę w poszczególnych referatach, ile zadań, które są widoczne mniej, bardziej, nawet czasem to są niezauważalne w ogóle dla gołego oka, ale przysparzają dużo więcej pracy i po prostu nieraz to po prostu nawet ciężko tak jednym zdaniem to przedstawić Państwu. Jeśli chodzi o podwójny podatku, ja tylko powiem, że kiedyś to było w oddzielnej podziałce klasyfikacyjnej, dzisiaj
te opłaty związane z inkasem, one są wpłynięte do budżetu urzędu gminy, dlatego że tak dokonano kiedyś zmiany podziałki klasyfikacyjnej. Te wydatki nie zniknęły z kategorii wydatków, a po prostu zostały przemieszczone do urzędu. Ja tutaj tak wybiórczo te wszystkie działy nie przedstawiałam, nie wszystkie rozdziały, dlatego że mówię, no to też by wymagało dużo więcej czasu, analizy i tak dalej, bo w tych poszczególnych działach też co się dzieje, też te dynamiki są raz mniejsze, raz większe, ale po prostu no, chciałam takie no, niektóre tylko tak zasygnalizować i na nie zwrócić uwagę. Jeśli chodzi o straże pożarne, tutaj o tą pozycję, no to Państwo też widzą, że w każdym roku te wydatki są też różne, w zależności od tego, na czym się skupiamy. Co tam jest inwestowane, co tam jest kupowane i czy jest to wydatek tylko zapewniający no, takie podstawowe bezpieczeństwo, czy chodzi już o te pojazdy pożarnicze, czy chodzi o modernizację tych budynków, w których te jednostki tam prowadzą tą swoją działalność. I też tutaj Państwo mają wskazane, że w tych dwóch latach też było dofinansowanie ze środków unijnych, co tak jakby mniej absorbowało naszych środków. A tutaj proszę zobaczyć, że w roku 2016 gmina bez udziału żadnych środków zewnętrznych ma zaplanowane wydatki w kwocie 536 na tą działalność. Także to nie jest tak, że jak w danym momencie nie widać tych pieniędzy takich dużych, to że się ich takich dużych nie wydali. Jeśli chodzi o obsługę długu, to tutaj Państwo mają w poszczególnych latach, jak kształtowało się to wykonanie, przy czym tutaj to planowane wykonanie na rok 2016, ono będzie takie niewiele odbiegające chyba od rzeczywistości. Więc w granicach 280, myślę, tysięcy ten dług nas kosztuje co rocznie. Jeśli chodzi o dział oświata, tutaj mamy, ja tu wyrzuciłam, bo jest to taka dosyć znaczna różnica między rokiem 11 a 16. Nasze zadania oświatowe, wydatki na te zadania wzrosły o 3 miliony 280 tysięcy. Przy czym proszę zobaczyć, jak coraz więcej gmina musi wydawać na dotacje, na dzieci, które uczyszczają do przedszkoli, do innych gmin. Ja tutaj, jeśli chodzi o dotacje na szkołę podstawową z Łotnika, ona jest tam może być tylko różnica o te dzieci przedszkolne, które, mówię tak, z racji szybkości mogą się znaleźć w tej dotacji u góry, ale to jest jakaś minimalna różnica, ale w granicach tych 900 tysięcy proszę zobaczyć, że jest wzrost między rokiem 2011. No to nie jest mała kwota. To nie jest mała kwota. Świadomość, potrzeba jest coraz większa, usługi te są konieczne do realizacji, no i to generuje koszty na przestrzeni tych lat. I tutaj też pozycja inwestycji jest wymieniona. Jeśli chodzi o ten transport uczniów, czy w zakresie, czy do niepełnosprawnych, czy do szkół ogólnych, czy nawet zwrotu kosztów rodziców, którzy tutaj z racji swojego zamieszkania nie mają możliwości skorzystać z tego zbiorowego i sami dowożą tych uczniów, a uczniów dzieci do szkół poszczególnych, do ośrodku, z racji nawet ze specyfiki choroby dziecka, czasami rodzic musi sam osobiście dowozić, dlatego że dziecko nie może w takim zbiorowym przewozie być przewiezione do tego ośrodka czy szkoły. Więc tutaj to wszystko jest skumulowane i też między rokiem 2011 a 2016 niby tu troszeczkę niewykonania było, ale to jest też 160 tysięcy. To jest też 160 tysięcy. Jeśli chodzi o dział 852, no to tutaj trudno, tak, nie chciałabym za głęboko, bo tutaj znaczna część to są zadania rządowe i tutaj ten wzrost między rokiem 11 a 16, on tutaj jakby, no my to musimy zrealizować, no taki jest, nowe zadania, nowe pieniądze. Ale co chciałam zaznaczyć, że na te zadania często, na które dostajemy dotacje własne, choćby nawet ośrodek pomocy społecznej, te subwencje na te zadania własne są coraz mniejsze.
a przecież działalność musi się toczyć. Ta działalność, jeśli ktoś dostanie raz jakiś zasiłek, to on wiadomo, musi spełniać te kryterium, ale nie zawsze się da tak automatycznie z racji braku środków z państwa zmniejszyć, nie dać. Także to tak mówię symbolicznie, sygnalizacyjnie o tym tylko mówię, bo mówię, no to by trzeba było znowu całą dziedzinę tego działu przeanalizować, każdy po kolei, żeby tutaj jakby Państwo tak naprawdę zobrazować, żeby Państwo tak jakby widzieli to tak dosłownie i tak na oczy. Jeśli chodzi o świetlice szkolne, proszę zobaczyć, w roku 2011 my na świetlice wydajemy 86 120 zł, a w roku 2016 jest to już kwota 677 950, czyli wzrost jest 591 tysięcy. Czyli proszę Państwa, ta potrzeba jest, ona się pojawia, ale ona generuje też większe wydatki i środki finansowe na to zadanie. Jeśli chodzi o kolejny dział, rozdział kanalizacja, tutaj Państwo mają pokazane, że jest ten dział, co roku pilnuje gmina, żeby tutaj ta realizacja tych zadań się odbywała, żeby te zadania po prostu w tej dziedzinie nie były tak zakończone, zamknięte, tylko na ile tą gminę naszą stać, to te zadania w zakresie tej kanalizacji są realizowane. I kiedy mieliśmy wcześniej możliwość pozyskania środków, to dzisiaj z tego, co tutaj jest mówione, te nasze możliwości już się nie pojawią, bo po prostu są inne kryteria. Także tutaj, proszę Państwa, proszę zobaczyć, że te pieniądze tutaj dosyć duże trafiają. One są w jednym roku mniejsze, większe, to z tym można dyskutować. To jest często uwarunkowane czy projektem, czy tą sytuacją, że te dokumentacje były sporządzone wcześniej. Dzisiaj trzeba je przeprojektowywać, że pojawiają się nowe odcinki do wykonania. Także to wszystko się na to składa. Jeśli chodzi o rozdział oświetlenia uliczne. Tutaj Państwo widzą, że też co roku niemałe pieniądze z tego budżetu na to zadanie są realizowane, są wydatkowane. I tutaj wskazałam tylko na tych bieżących, tak, bo inwestycje tu Państwo mają, że w jednym roku jest to 76 700 na okrągło, w drugim 24, w trzecim 70 700, w drugim 29 100, w trzecim w kolejnym 98, a w tym naszym obecnym 135 861. Ja potem też jeszcze taką jedną informację przedstawię, co może też jakoś Państwo doszczegółowi to, ale same wydatki bieżące już na ten moment, ale tak naprawdę no to te zwiększenia będą z każdego, w każdym roku po prostu, no jesteśmy w tej grupie zakupowej, to też w jakimś stopniu ogranicza nam tą cenę, tak, powoduje, że mamy tą cenę hurtową, taką atrakcyjną, niemniej jednak ta zwiększenie ilości tych oświetleń powoduje, że te środki rosną. Proszę nie odbierać, że my nie chcemy, żeby te oświetlenia rosły, tylko że to generuje wydatki, bo często Państwo tak jakby mówi się, że coś rośnie, ale nie pokazujemy i tu chcemy pokazać, gdzie te zmiany się dzieją. Jeśli chodzi o instytucje kultury, to tutaj Państwo widzą, że od roku 2011 tutaj zmienne te kwoty są, one się zaczęły od 1,079, skończyły się na 1 100 000. Jeśli chodzi o rozdział sport, znaczy rozdział ma inną nazwę, ale ja tak, żeby już przypisać do konkretnej działalności, wskazuję. Proszę zobaczyć, jak w poszczególnych latach te wydatki na ten sport były przekazywane, jak coś się działo w tym sporcie. To nie jest to, co my dzisiaj, ten bieżący wydatek. Przez te lata ta dziedzina była wspierana w mniejszym, większym stopniu. I tutaj oprócz takiej ogólnej wartości, no to wyodrębniłam ile to dotacje dla tych organizacji pożytku publicznego, jakie te pieniądze do nich trafiają, ile są na inwestycje. I tutaj momenty, kiedy gmina mogła inwestować, bo miała takie wsparcie. Dzisiaj sami Państwo wiedzą, że struktura pomocy się zmienia i pewne zadania też nigdy nie znajdą się w tej działce na dofinansowanie. Także że też to trzeba tak jakby zauważyć. No. Jeśli chodzi o dochody,
Też tylko wybiórcze, bo nie będę się tam tutaj Państwu zajmować czasu prezentowaniem, że za udostępnienie przystanków i tak dalej mamy 19 tysięcy, bo Państwo to widzą w budżetach, to nie o to chodzi, bo tu trzeba się skoncentrować na tych rzeczach takich istotnych, choć tamte złotówki tworzą też budżet, no i możemy coś z tego robić, także one dla mnie jako kwoty nie są mniej ważne niż te miliony, to są bardzo ważne, bo z tych małych robi się coś też większego, ale chcę pokazać, jeśli chodzi o dotacje na zadania rządowe, proszę zobaczyć, w roku 2011 gmina dostaje 105 583, w 2012 105 666, w roku 2013 dostaje 107 445, w roku 2014 dostaje 110 117, w roku 2015 dostaje 77 511, a w roku 2016 51 517 i jest to jeszcze uzależnione, ile dowodów ta nasza pracownica wyda, bo jeszcze ta subwencja może ulec zmianie. A przecież zadań rządowych, które zostały przekazane do realizacji gminy, nie ubyło. Nie ubyło. I ten pracownik, czy wyda dowód dzisiaj jeden czy pięć, to on zawsze musi być przygotowany, że ten przyjdzie i on ma być w gotowości. Dla niego trzeba to pomieszczenie i wszystkie wydatki związane z jego funkcjonowaniem ponieść. Także proszę zobaczyć, jak tutaj już jest zmniejszenie. Państwo powiedzą, że to jest niewielka kwota, bo to jest 50 tysięcy. Ale wiecie, co roku 50 tysięcy to wcale nie jest mało. Jeśli chodzi o subwencję oświatową, proszę zobaczyć. Praktycznie ona się też tutaj, muszą Państwo mieć na względzie, że jeśli pojawiały się ze środków rezerwy jakieś możliwości, że gmina miała jakąś tam, czy wydatki na remonty, które się znalazły w możliwości dofinansowania z rezerwy, to one już są w tej subwencji ogólnej. Ale proszę zobaczyć, 10 milionów 031 zaczynamy, a kończymy 10 milionów 576, tak? Więc tego przyrostu subwencji oświatowej nie ma. Tak, to się wiąże z spadkiem uczniów, no ale wiecie, ale koszty, przecież czy uczeń jest jeden czy więcej, to pewne zobowiązania typu wynagrodzenia i funkcjonowanie, utrzymanie obiektu musimy realizować, tak? Więc potem też jeszcze taką jedną pozycję podam. Pojawia się w roku 2013 wsparcie dla gmin na te zadania własne, tak? Czyli gmina dostaje dotacje na zadania własne w zakresie tego wychowania przedszkolnego. No i tutaj mamy w pierwszym roku 180, bo był to niepełny rok od września. W tej chwili mamy to 628 830. Ale w roku 2017, z tego co czytałam na jednym tym, to my już tych pieniędzy nie dostaniemy, dlatego że po prostu zmienia się sposób finansowania. Prawdopodobnie to wejdzie w subwencję ogólną i tutaj już nie będzie takich pieniędzy wydzielono. Także takie dwa źródła finansowania zewnętrznego na te zadania oświatowego mamy i tutaj chciałam to Państwu pokazać, żeby Państwo takie zestawienie też mieli. Jeśli chodzi, zaraz po tych dochodach oświatowych pokazałam Państwu, przeniosłam dosłownie tą rubrykę na wydatki oświatowe, żeby Państwo widzieli, tak, jak dochody mają się względem wydatków. Tak? Więc tutaj no, jest znaczna różnica. No i tutaj nawet nie bardzo jest co więcej chyba do tego dodać. Jeśli chodzi o subwencję uzupełniającą, ona była tylko w roku 2011 i 2012, w kolejnych latach z racji i z tego, że skutki obniżenia stawek i z racji tego, że udziały i te przeliczenia algorytmu wpłynęły na to, że gmina już do tego rodzaju subwencji się nie kwalifikuje. Też rzeczą zawiłą jest tutaj Państwu jakby prezentowanie tego sposobu przeliczenia tej subwencji, tutaj z tego, żeby nie wydłużać, też jakby ominęło. Jeśli chodzi o subwencję wyrównawczą, mamy w roku 2011 4 635 295, a w roku mamy 3 540 610. Różnica między tymi dwoma latami tylko jest 1 094 000. To ja daję tylko różnicę między jednym skrajnym a drugim skrajnym rokiem, tak? Ale to znowu co roku generuje mniejsze wpływy do budżetu.
Potem mamy udziały w podatku. Te kwoty, ta kwota jest rosnąca, przy czym to, że my mamy w budżecie na rok 2016 te 9 785 000, a w roku 2011 mieliśmy 4 980 000 z groszami, to wykonanie w roku 2016 my dopiero będziemy wiedzieć, jak rok się stanie. W jaki sposób my te środki, skąd te środki do nas trafiają? To są podatki, które każdy z nas pracujący, mieszkający w tej gminie, a pracujący wprowadza do budżetu państwa. I część tego naszego podatku trafia do naszej gminy. Proszę państwa, tutaj jeśli są obliczenia do tych subwencji, do tych udziałów liczone, to one przeważnie są sprzed 2 lat. Dlatego, że jak konstruuje się budżet państwa, to dane są do wyliczenia akurat nie tego, przynajmniej tak nam to kiedyś podczas szkolenia tłumaczono, że są 2 lata do tyłu. Czyli jeśli dziś mamy spadek zatrudnienia, bo osoby rezygnują z pracy, bo nie chcą za niską stawkę pracować, bo słyszy się o tym, ja tylko to powtarzam, tak? To my za 2 lata możemy odczuć skutki tego. Na ten moment jest tak, jak jest i takie są pieniądze. Przy czym jest to kwota zawsze planowana, a realizacja, no to w zależności też, jak te urzędy dystrybuują, bo przecież też coś podatków może nie spływa do urzędu, niewykonany, nie wiem. Ale my też no, nie mamy pewności, że 100% te wydatki. My dostajemy sprawozdanie z ministerstwa, dlatego że za to są odpowiedzialne urzędy skarbowe, one dystrybuują, a ministerstwo dzieli te pieniądze. Także tak to się tu w tej działce przedstawia. Jeśli chodzi o nasze podatki. I tutaj widzą państwo, w roku 2011 2 670 000, już będę pomijać te złotówki, wpływa wszystkich podatków do budżetu, a na rok 2016 mamy zaplanowane 3 400. Jest to wzrost o 800 000, ktoś powie. Ale to niekoniecznie wynika z tej, tak jak państwo widzieli, mieli przegląd tych stawek, z tej zwiększonej stawki, no bo ona tam tylko czasem się zmieniała, ale zmienia się ze zmiany struktury gospodarki na terenie naszej gminy, bo sami państwo wokół siebie widzą, że po pierwsze to, co mamy, dostajemy od rodziców, bądź dalej dzielimy swoim następcom, czy też niektórzy kupują, budują się i to wynika właśnie te wzrosty i z tych stawek, i ze zmiany struktury powierzchni, poszczególne kategorie podatkowe. I tutaj po tym też państwu, tak jakby, żeby państwo mieli jedno przed drugim, widzą, ile tych podatków do budżetu nie wpływa z racji tego, że te stawki nie są stuprocentowe. Że państwo też tutaj jakby widzieli, ile gmina w 100% by mogła mieć, tak? Pewnie, że żadna gmina, myślę, że w skali kraju nie ma gminy, która by dała 100% stawki, tak? Ale po prostu chcę państwu tutaj dla zobrazowania, że państwo to widzieli i wiedzieli, mieli to wskazane. Może do tego chce się. Potem, jeśli chodzi tutaj ze strony ministerialnej, z kalkulatora inflacji, sobie tam wyszukałam, jakie w poszczególnych latach były procenty inflacji. Więc w roku 2011 było to 4,3, 12, 3,7, 13 było 0,9 i 14 nie, zerowa była, tak? Nie było. No i w roku 2015 mamy minus 0,9. I to wszystko właśnie potem przekładało się na te stawki, na te dochody, wydatki i na to nasze funkcjonowanie w tej gospodarce ogólnej kraju. Jeśli chodzi o dług nasz gminny, więc w roku 2000 było zadłużenie, mówię zawsze o stanie na koniec danego roku. Było zadłużenie na 8 198 000, też pominę te złote. W roku 2012 6 770, w roku 2000 9 055 000, w roku 2014 8 446, w roku 2015 7 721, w roku 2016
prawdopodobnie będzie 6 milionów 615. Zobaczymy, jak się ten rok nam zamknie. Ale widzą Państwo po budżetach i po sprawozdaniach, że gmina prowadzi tą gospodarkę oszczędną, jakby ktoś nas nie oceniał, dlatego że, proszę Państwa, robi się w trakcie roku wiele rzeczy, żeby tych wydatków było mniej, żeby nie było potrzeby zaciągania tych kredytów, co widać po prostu na tym, choćby nawet zestawieniu. Bo sami Państwo wiedzą, że my te budżety jednak mamy deficytowe co roku. Angażujemy wolne środki. Tutaj też pokazałam, jak w poszczególnych latach nam te wolne środki się tu wygenerowały, tak? W roku 2000, znaczy to proszę, jak Państwo będą patrzeć na rok 2011, to te wolne środki wygenerowały się w roku 2010. Dlatego, że za rok 2016 wolne środki dopiero będziemy znać po zamknięciu ksiąg rachunkowych. Więc to, co pisze na dany rok, to ono jest zawsze z roku poprzedniego. Więc tutaj mieliśmy 782, milion 757, milion 307, milion 296, 990, 337. I my te wolne środki często angażujemy właśnie też między innymi po to, żeby zmniejszyć ten deficyt, żeby nie zaciągać tego kredytu. Także tutaj też ta pozycja jest taka ważna. No tutaj tak dla orientacji, dla takiego jakiegoś no, podsumowania, bo mówię, nie są to wszystkie, ale jak kształtowały się budżety wydatków w poszczególnych latach. Tu mają Państwo ogółem, mają wydatki bieżące i majątkowe. Tu pozwoliłam sobie, jak nas stać w poszczególnych latach, jak łatwiej nam jest wygospodarować z tych pieniędzy środki na inwestycje. Wiadomo, że też te inwestycje coś w danym roku robi, w drugim się nie robi, ale generalnie też no, jak ta gmina chce gdzieś znaleźć tych pieniędzy na tyle, żeby jak najwięcej tych zadań zrobić. Kiedy w 2011 nas było stać na 22,15, to tutaj Państwo widzą 14, 19, 17, 12, 11. A wcale, jak Państwo tam widzą, te kwoty, one są mniejsze, tak? Ale te zadania są konkretniejsze. Znaczy, przepraszam, nie będę takiej oceny, bo tutaj znowu ktoś mnie chwyci za słowo, bo w każdym roku są inaczej. Poszło, słyszałem. W każdym roku jest coś konkretnego, nic nie jest... Słyszałem, nagrałem. Także, proszę. Nie, żartuję Pani. Znaczy, no po wczorajszym żarcie, czy przedwczorajszym, to mi się rykoszetem odbyło. No, ale to myślę, że ci, co byli, to wiedzą, co myślałam. Dokładnie. I teraz, proszę Państwa, skąd też te wydatki na bieżące nam rosną? Nie tylko bieżące, inwestycyjne, które tak jakby powodują, że te środki na inwestycje musimy skierować w tym kierunku, a nie innym, że czasami to, co zostaje wskazane, czy co wcześniej zostało wykonane, generuje, wymaga środków skoncentrowania wydatków właśnie na te dziedziny. I tak w okresie od 2011 do roku 2016, tutaj powinnam napisać, bo wczoraj miałam do 15, dzisiaj już mam do 16, zsumowana, żeby nie było mylące. Zakupiono, bądź skomunalizowano, bądź przejęto grunty pod przepompownię ścieków o obszarze 2 hektary 187 metrów. Z kolei pod drogi gminne, nie wykasowałam tej wczorajszej, bez 16 roku, niestety nie zaciemniać od razu. Łącznie na drogi skomunalizowano, przejęto nieodpłatnie bądź zakupiono, to jest 32 hektary, 8942 metry. W tych latach powstały obiekty, które należy dalej utrzymywać, które wymagają czasem remontu, modernizacji, doposażenia, utrzymania. I tutaj mają Państwo salę gimnastyczną w Pożerowie, teatrę rekreacyjno-rehabilitacyjną, Czejrzyn, Dzielnice, Książnice, Pożerów, Chrząstów, stadion sportowy w Pożerowie, stadion sportowy w Podleszana, stadion sportowy w Woli Mieleckiej, plac zabaw w Goleszowie, plac zabaw i parking w Rzędzianowice. Przepraszam, to są inwestycje, które były zrobione kiedyś, ale one dzisiaj budżet obciążają wydatkami bieżącymi, tak? No bo się nie da, żeby te obiekty nie utrzymywać.
Potem kolejne zadania, które tak jakby mają wpływ na to, co dzieje się w naszych budżetach poszczególnych lat. Zwiększenie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem bieżących i inwestycyjnych związane z utrzymaniem nowo wybudowanej infrastruktury oświetleniowej dróg. W okresie od 2011 do 2016 wybudowano instalacje i zamontowano 103 lampy oświetleniowe. Łączny koszt samego wybudowania tej instalacji to jest 378 tysięcy, niecałe 100. Także tyle już zainwestowaliśmy, tyle już nam powstało. Na ten rok zostało nam jeszcze 10 lamp do wykonania i no, sieć związana z tym, żeby było możliwość podpięcia tych lamp. Mamy przygotowanych 6 kolejnych projektów na nowe oświetlenia. Tutaj nie mamy już liczbowo wskazanych, ile tych lamp, jeśli takie konieczne będzie policzenie, to po prostu nie stoi nic na przeszkodzie, żeby zrobić. Te drogi, które już mamy, albo te nowo przejęte drogi, one nas kosztują w każdym roku. My na nich coś robimy. My je, jeśli są nowo przejęte, czasami tworzymy, przebudowujemy, wykonujemy różne, czy tylko naprawy, czy poważniejsze remonty, czy przebudowy. I tak, w 2012 roku nawierzchnię bitumiczną położono na odcinkach długości 6464 metry bieżące. W 2013 3036, w roku 2014 3595. Tu też powiem, że to nie można tak porównywać roku do roku, że tu jest 6, tu jest 3, dlatego że też trzeba by się wrócić do tej pozycji, gdzie mieliśmy realizację inwestycji z RPO i tam były konkretne odcinki dróg do wykonania. Więc tutaj prosiłabym o taką ostrożność w analizie tego materiału, bo to się nie da tak jednym słowem, bez dopowiedzenia, tak jak mówiłam na początku, powiedzieć tych wszystkich takich niuansów, szczegółów, które powodują, że dziś jest to 6, jutro 3, a za chwilę będzie tylko 100 metrów. Bo czasami te 100 metrów może być poważniejsze niż te 6 tysięcy. Tak? Może zbyt przejaskrawiłam, ale chodzi o to, że nie można tak dosłownie tego też czytać. Dokładnie. Z kolei w roku 2014 mówiłam, to jest 3595. Jeśli chodzi o rok 15, no tutaj już koledzy są ci, którzy prowadzą taką szczegółową analizę i tutaj mamy już rozdzielone, że nawierzchnię bitumiczną położono na 5590 metrach bieżących. W roku 2015 kruszywo położono na odcinkach, bądź tam przebudowano, dokonano odwodnienia na odcinku 2270. W 2015 tutaj to kwota. No właśnie, aha tak, właśnie, dobrze mi Pan to powiedział, bo aż się wystraszałam, że tu coś nie pamiętam. Już rano pisałam, teraz widzicie Państwo jednak za dużo tego wszystkiego naraz. W roku 2015 wykonano remont dróg z nawierzchnią z kruszywa i tyle nas kosztowało to kruszywo zainstalowane w tych drogach. W roku 2016 nawierzchnia bitumiczna była położona na odcinku 3653 metry bieżące. W 2016 skruszono, położono odcinki dróg o długości 1465. W roku 2016 remont z kruszywem był 120 732,91 zł. Jeśli polepszamy nawierzchnię tych dróg, to generuje wydatki związane z utrzymaniem zimowym tych dróg i z ewentualnie remontem, modernizacją, czy no pewnie nowe drogi nie trzeba od razu tam jakoś remontować, ale trzeba je odśnieżyć, więc wydłuża się ten odcinek dróg, sieć dróg do odśnieżenia. To ktoś powie, ale nie ma zimy, ale czasami jeden dzień da popalić także za całą zimę. Także to też mówię, no, trzeba na to tak popatrzeć szerzej. Jeśli chodzi o wydatki, które też gmina ponosi, a może już wszyscy o nich zapomnieliśmy, że były jakieś projekty realizowane. Ja tu tylko wymieniłam 3, ale przecież
Kiedyś była wybudowana droga na Zawierzchu i tam we wskaźnikach jest dokumentacja, która musi być stworzona i trzeba temu wykonawcy tej dokumentacji zapłacić. I to nas też, czyli utrzymanie tych trwałości tych projektów, które były przez gminę realizowane. Ja wymieniłam tylko trzy takie, które ostatnimi czasy się działy. Przez internet do kariery. Do dziś musimy robić przegląd tych komputerów, zapewnić dostęp do internetu. Jeśli te sprzęty ulegną zepsuciu, to na gminie ciąży obowiązek sfinansowania, czy naprawy, czy zakupu tego internetu. Jeśli chodzi o inwestycje i turystykę, szansę na rozwój, to na gminie ciąży obowiązek zgodnie z wykazanymi efektami, wskaźnikami utrzymania pracownika, który został wskazany w tym projekcie. Jeśli chodzi o projekt SEA, te wszystkie urządzenia, które zostały zainstalowane na terenie urzędu i w Sołtysie, bo udało nam się, że ta nasza jednostka wtedy jeszcze na to dofinansowanie się załapała, choć potem okazało się, że te jednostki inne niż urzędy nie mogły w tym uczestniczyć, ale ten cały sprzęt musimy utrzymać w takim stanie, jak był w momencie zakupu. Czyli jeśli laptop, który żeśmy zakupili, po prostu nie będzie się nadał na naprawę, to my musimy odkupić nie gorszy niż ten, który mieliśmy. To też będzie generowało koszt. Ja nie mówię, że to wszystko się popsuje i trzeba wydać, ale taka potrzeba może zaistnieć. No i tak jak mówię, no ta droga na tym Zawierzchu, ja w tej chwili tak szybko też nie wszystkie tam takie wymienię, bo mówię, w tym czasie no to tak dużo się działo. Tutaj też Państwo nie mają tych wydatków, które ostatnimi laty, to już było w tej okresie Państwa kadencji, kiedy mieliśmy te zwroty dotacji, kiedy mieliśmy te koszty postępowań. Tego tutaj akurat już nie zdążyłam zrobić, ale myślę, że w jakimś tam najbliższym czasie to się tutaj nie ma przeszkód, żeby znalazło w tym materiale. Także to jest może taki obszerny wstęp, ale tutaj Państwo tak jakby zasygnalizowali niedosyt tej informacji o tych faktycznej potrzebie zrobienia czegoś, żeby poprawić tą gospodarkę finansową gminy. Widzą Państwo, że te stawki, one nie chcemy zwiększyć tak, żeby wpłynęły na obciążenie ludzi, choć każdy podatek, on nie zostaje w powietrzu. No, każdy z nas tą daninę płacił, płaci i będzie płacił. I tutaj nie ma jakiegoś chyba aż takiego odczuwalnego i drastycznego tak jakby zakusu, żeby tutaj tym wszystkim podatnikom, którymi jesteśmy też po części my sami, po prostu jakoś mocno dokuczyć. Także tutaj, jeśli o tą prezentację, to bym zakończyła, a przejdę zaraz już do omówienia uchwały. Podatku rolnego na obszarze gminy z kwoty 52,44 do kwoty 46,80, co będzie skutkowało, że w przypadku rolników stawka do na przeliczana za hektar będzie wynosiła 117, tak? 117, zamówiła. Więc kwoty więcej jak roku poprzednim. Zaraz to wszystko powiem po kolei. Stawka proponowana za 2,5 kwintala by wynosiła 117 zł. Dla tych podatników, którzy mają nieruchomości, stawka jest przeliczna 5 kwintali, wynosiłaby ona 234.
względem roku poprzedniego ta stawka 117 zł wzrosłaby o 5 zł. Względem roku poprzedniego ta stawka 234 wzrosłaby o 10 zł. To jest automatycznie wymiar razy. Taka jest propozycja w zakresie przyjęcia stawki do orzeczenia. I tutaj pani w Radzie chyba mówiła, że możemy stosować tą nomenklaturę kwintali, żeby nie ma przeszkód. Nie dyce. Także jeśli coś trzeba, żeby to powiedzieć. Dziękuję za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Proszę bardzo, pan radny Kowalec. Wysoka Rado, panie przewodniczący, panie wójcie. Myślałem, że dopiero zabiorę głos na wolnych wnioskach, ale pani skarbnik jakoś tak zadziałała na mnie. Nie jestem w stanie się po prostu tak bez słowa przejść dalej do tematu, więc... Tutaj pani skarbnik ze swojego punktu widzenia przedstawiała nam te wszystkie stawki i pani skarbnik ma tutaj inne zadanie niż na przykład moje zadanie i dlatego za chwilę tutaj zapadnie pewnie jakaś decyzja. Wydawało mi się, że na komisjach zostało to na tyle omówione, że dzisiaj to będzie takie pro forma. Wnioski tam komisji były przygotowane, żeby utrzymać te podatki na stanie z poprzedniego roku. Tutaj na przykład w prezentacji tam była pani się na przykład na początku tam te stawki GUS-owskie, no wiemy, że stawki GUS-owskie za cenę żyta się wahają, widzimy, że czasami w ciągu roku jest to duże wahnięcie, to wystarczy na przykład, że będzie jakiś nieurodzaj, pójdzie cena żyta i jeżeli my byśmy tylko na to patrzyli, no to musimy podnieść. I nie dość, że rolnicy mieli nieurodzaj, to jeszcze mają większy podatek. Także na szczęście jest taka nasza moc prawna, że możemy te podatki obniżać, żeby takie przypadki, że tak powiem, amortyzować. Więc tutaj ja bym się tym bardzo nie sugerował. To, że nam pewne koszty rosną, no zgadza się. Pewne koszty nam rosną. Zresztą Piotrek Bieniek tutaj fantastycznie na komisji mówił, że również nam rosną wpływy z podatków, bo przybywa domów, też ludzie więcej podatków płacą, bo jak się domy budują, mamy podatki, więc to ta druga strona też nam troszkę rośnie. Także tutaj też cieszę się, że Piotrek nawet pofatygował się i takie kroki podjął, że to prześledził. Tam mówiła pani o nowych obszarach inwestycyjnych i o inwestorach. Na pewno wzrost podatków nie będzie służył temu, żeby inwestycji inwestorów nam przybywało, bo mi się wydaje, że jednak zachętą do rozwoju gminy są w miarę niskie koszty, niskie opłaty, a jestem bardziej zwolennikiem, żeby iść na ilość, dać im małe stawki, a mieć ich dużo. Mieć dużo inwestorów, mieć dużo mieszkańców, domów i z tego jakby żyć. Oświetlenie, oczywiście, że no, jeżeli dokładamy lamp, to każdy jest świadomy, że koszty będą tego rosły. Natomiast no, nie możemy tak też podchodzić, że jedni mają oświetlenie, drudzy nie mają oświetlenia. Niestety te szanse trzeba moim zdaniem wyrównywać. Tak jedni płacą podatki, jak i drudzy płacą podatki. No ta równość jakaś musi być i musimy w tę stronę iść. Póki co też chyba każdy z radnych jest świadomy, że deflacja jest ogólnie przez ostatni okres. Nie mówi się nic o inflacji, więc to jest też jakby taki dla nas, przynajmniej dla mnie, mówię w swoim imieniu, jest zdecydowanym takim hamulcem przed krokami, bo gdy jest inflacja, jest jakby uzasadnienie też takie naturalne procesu, dlaczego sięgamy po podwyżki. I jeszcze takie podsumowanie na koniec, jeżeli my mówimy o tych kosztach, wzrostach, ja uważam, że myśmy najpierw powinni zrobić przegląd, czy u siebie nie jesteśmy w stanie znaleźć pieniędzy. Bo jeżeli my na Sokis przeznaczamy 1 100 000, to za dwie kadencje my byśmy wybudowali za te pieniądze, trzy sale gimnastyczne. Czy te pieniądze teraz, które my przeznaczamy, one odpowiednio są wykorzystywane. Zostawiam to ocenie państwa, pana wójta, biblioteki. Jeden etat na Woli Mieleckiej w szkole, pół etatu w bibliotece na Woli Mieleckiej publicznej. Czy to nie dałoby się rozwiązać, bo jeden etat na jedną miejscowość wydaje mi się, że byłby wystarczający. Taka sama sytuacja jest w Chorzelowie, być może jeszcze nawet gdzieś.
czy nie powinna tu nastąpić racjonalizacja kosztów? Zostawiam Państwu odpowiedź na to Panu Wójtowi. To są jakieś ewentualnie koszty. Mówimy o oświacie. Zespół szkół w Woli Mieleckiej, jeden dyrektor i jedna sekretarka. Zespół szkół w Chorzelowie, z tego co wiem, trzech dyrektorów, dwie sekretarki. Też moim zdaniem trzeba zastanowić, czy tam nie powinna nastąpić racjonalizacja kosztów. My uważam, że najpierw musimy poszukać pieniędzy, bo ja jestem przekonany, że jesteśmy w stanie najpierw wyregulować ten swój mechanizm, żeby tych pieniędzy nam zostało tutaj, a jeżeli wtedy będzie mało i będzie mechanizm wyregulowany na tyle, że nie będziemy mieć obaw, że już się nic nie da znaleźć w własnej kieszeni, możemy ewentualnie wtedy wyciągać rękę do podatnika. Taka jest moja opinia. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Piotr. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Następnie chciałbym Panią Skarbnik poprosić o włączenie jeszcze tej prezentacji, pierwszej tabelki. Czy można? Proszę. Bardzo się cieszę, jak już jestem przy głosie, że Pani Skarbnik przedstawiła bardzo szerokie wydatki. Wiemy, że są wydatki, wydatki rosną, ale ja już na komisji powiedziałem, że nasze wpływy z podatków nam rosną. I to jest akurat cieszące. I bardzo dobrze, ale dzisiaj mi się nasunęła inna dygresja i chciałbym ją właśnie tutaj, jeżeli Pani Skarbnik przedstawiła obrazowo, to ja bym też chciał to obrazowo pokazać Państwu, że wpływy z podatków nam rosną, czyli bardzo dobrze, cieszymy się, oczywiście koszty rosną, ale chciałbym tutaj sięgnąć do czegoś innego. Pierwszą tabelkę, tak. Tak, właśnie. Proszę Państwa, bo ja bym się chciał dzisiaj zastanowić nad faktem takim, że my wyciągamy w tej chwili po pieniążki do rolnika. Rośnie nam o 2 zł, chcemy podnieść, o 2 zł z kwintala. 5. Ale 5. 5. 5. Nie, o 2 zł przeliczę. Mamy 44,80, a proponowana jest 46,80. O 2 zł. A ja bym chciał tutaj prześledzić, żeby Państwo widzieli to obrazowo, jak rolnik zarabia, bo nie uczono w szkole, że im więcej zarabiam, tym płacę większy podatek. A my w tej chwili mamy sytuację taką, że rolnik zarabia coraz mniej, a my mu nakładamy większy podatek. Bo proszę Państwa, proszę zobaczyć, w 2011 roku średnia cena kwintala żyta kosztowała 37,64 zł. Potem jest duży wzrost, w 2012 74,18 zł, a później, ja już nie będę czytał po kolei, ale patrzmy po kolei. W każdym roku maleje, czyli z tego dowód jest jaki? Że rolnikowi dochody maleją. I mamy tutaj odpowiedź, że jak żeśmy obniżyli podatek, był obniżony, przepraszam, nie ja obniżyłem, był obniżony w 2011 roku. O 2014, może od tego zacznijmy. W 2014 roku, bo tak sobie przeliczyłem, z 69,28 zł do 44,80, bo tu żeśmy się zatrzymali, to było obniżone o 24,48 zł. A w tej chwili różnica, mamy tylko 7,64 zł. A jeżeli podniesiemy o 2 zł, to będzie różnica tylko 5,64 zł, czyli praktycznie zbliżamy się do 100% rolnika, zabrania. I moja odpowiedź jest taka, że no nie jestem za podnoszeniem podatków, ale tutaj sami widzimy, że nie można wyciągać ręki do rolnika i tak samo do innych firm, jeżeli im obroty spadają i im dochody spadają. Dlatego myślę, że trzeba poszukać u siebie oszczędności, a potem dopiero szukać u rolnika, jeżeli będziemy już zmuszeni do tego. Dziękuję. Znaczy ja tutaj doszczegółowie, może tam w tej informacji, którą przekazywałam, Państwo nie, prawie nie wychwycili, że w bodajże 14 roku, ale nie chcę tutaj tak bez upewnienia się i sprawdzenia w ustawach i w monitorze, zmienił się sposób ustalania tej podstawy średniej ceny skupu żyta. Bo przez szereg lat odkąd ja pamiętam, było to liczone z 3 kwartałów, a obecnie jest liczone z 11 kwartałów. Czyli inaczej cena będzie się przedstawiała
z krótszego okresu, a inaczej z dłuższego. Także, znaczy no daje, bo jeśli w tym roku mamy 70, 60 i 50, to jednak się to inaczej rozbije na starcie. Także myślę, że to też trzeba w tym momencie zaznaczyć, bo to ma wpływ bez wątpienia na postawkę maksymalną. Proszę bardzo, ja jestem do Państwa dyspozycji, służę jeszcze tej samej gminie, co Pani. Tak. Proszę Państwa, Panie Przewodniczący Wysoka Rado, dlatego zacząłem od 2014 roku, bo wiem, że się zmienił przelicznik. Chciałem odpowiedzieć to Pani Skarbnik, sprawdziłem sobie to, że się zmienił przelicznik, było obrane za, tak jest, teraz jest za 11 kwartałów, ale dalej to świadczy o tym, że cena skupu żyta spada. To jest definitywnie, proszę popatrzeć sobie w wskaźnikach już nie branych pod uwagę podatku, tylko w wskaźnikach ogłaszanych przez GUS, jak cena żyta się klasyfikuje, czyli spada, cały czas spada. W 2013 roku, jak Państwo widzą, była bardzo wysoka, bo wtedy jeszcze nie było tego przelicznika 11. W 2014 już był przelicznik 11 kwartałów. Natomiast patrzmy następne lata, to już nie ma wpływu, czy to już było 4 kwartały, czy 1, czy 4. Cały czas cena żyta spada. Czyli nasza różnica względem 100% podatku rośnie. Nie spada, rośnie. Żebyśmy to dobrze zrozumieli. Tu się nie da oszukać. To jest matematyka bardzo prosta i to tabelka właśnie bardzo dobrze to obrazuje. Dziękuję. Dziękuję. Stąd właśnie w każdym roku było obniżanie tych stawek. Tak. Dobrze, proszę pana na przekoceniach. Wójcie, ja też tam pamiętam z tych lat 2012-2011 do cena tych produktów rolnych. Pszenica 90-100 zł, kukurydza 90-100 zł, rzepak ponad 2000, 2000 po 2200. W tej chwili kukurydza 50 zł, pszenica ponad tam 50 zł, także dochody rolników naprawdę spadają no, diametralnie. Ta opłacalność no, niestety jest kiepska. Szykują się również tutaj, jak Państwo słyszą, żyjemy w tym świecie, firmy ubezpieczeniowe szykują się na nasze pieniądze. Prognozy są takie, że 50%, nawet ponad 50% wzrost składek ubezpieczeniowych. Wiadomo, rolnicy też mają samochody, ciągniki, maszyny, no niestety będzie to uderzać w ludzi. Jak Państwo słuchają też, już tak może humorystycznie, firma Police, producent nawozów dla rolników, no słyszą Państwo jak przegląd faktur, na co wydawano, na wczasy, na kluby nocne, na jakieś tam, co też uderza w rolnika. Jak braknie pieniążków, no to na cenie nawozu się podniesie 100 zł, no i rolnik będzie zmuszony do tego, bo ja oczywiście żartuję tu trochę tak, ale coś tam jest. Patrzmy na problem szerzej, szeroko, bo samo takie, że ten podatek, ale tu podatek troszeczkę, tutaj nawozu, tutaj spadki ubezpieczeniowe i tutaj niby Państwo się daje pieniądze, a z drugiej strony, no nie wiem, czy to Państwo zabiera, czy to, ja nie mówię, że Państwo źle robi źle, ale inni hosztaplerzy, pośrednicy będą po te pieniążki wyciągać ręce. Tak jest moje zdanie, tak, że mówię, na problem patrzyłbym bardzo, bardzo szeroko. No, dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos odnośnie do projektu uchwały? Proszę bardzo, Pani Magdalena Bania. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójcie. Po szczegółowej analizie projektu uchwał na sesję zwaną na dzień 24 listopada doraźna Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu odbytym 21 listopada wnioskuje o wprowadzenie następujących zmian. W projekcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Mielec komisja wnioskuje, aby zapis paragrafu pierwszego otrzymał następujące brzmienie. Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjętą jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Mielec z kwoty 52,44 zł za 1 kwintal do kwoty 44,80 zł za 1 kwintal. Czyli komisja wnioskuje, aby stawki podatku rolnego pozostały na poziomie z ubiegłego roku. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tym samym wpłynął wniosek formalny komisji. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos odnośnie tego wniosku formalnego? Proszę bardzo, dyskusja jeszcze trwa dalej, jeśli jest taka potrzeba.
czyli wnioskuję, że wszystko zostało powiedziane. Wobec tego zamykamy dyskusję i poddam pod głosowanie wniosek doraźnej Komisji Budżetu i Finansów. Komisja wnioskuje, aby zapis paragrafu pierwszego otrzymał następujące brzmienie. Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjętą jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Mielec z kwoty 52 zł 44 grosze za 1 kwintal do kwoty 44 zł 80 groszy za 1 kwintal. Kto z Państwa jest za wnioskiem? Dziękuję. Kto jest przeciw? Jeden. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła wniosek doraźnej Komisji Budżetu i Finansów. Wobec tego teraz odczytam projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Mielec. Rada Gminy Mielec uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjętą jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Mielec z kwoty 52 zł 44 grosze za 1 kwintal do kwoty 44 zł 80 groszy za 1 kwintal. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Mielec. Paragraf trzeci. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się doraźnej Komisji Budżetu i Finansów. Paragraf czwarty. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Czy Państwo radni mają inne propozycje? Nie ma takowych. Wobec tego poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2017. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Jeden głos przeciwny. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętego jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Mielec. Przechodzimy do punktu siódmego. Podjęcie uchwały w sprawie... Przepraszam, zapytam tylko, czy te materiały będą jeszcze Państwu potrzebne, czy nie mam jeszcze zaprezentowanie. Dziękuję. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017. I proszę bardzo Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały. Omawiałam w przedłożonym projekcie uchwały w sprawie odniesienia wysokości stawki podatku od nieruchomości. Proponuje się dla gruntu związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania zawierających gruntów i budynków stawkę 0,64 zł. Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,54. Jeśli chodzi o grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie opłaty statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego, to jest 0,20 zł. Niezabudowane grunty objęte obszarem rewitalizacji proponuje się stawkę 2,98. Od budynków i grunty ich części, budynki mieszkalne, proponuje się stawkę 52 grosze. Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynku mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej proponuje się stawkę 15,47 zł. Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym proponuje się stawkę 10,59. Od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń proponuje się stawkę 4,61. Jeśli chodzi o budynki pozostałe w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego, proponuje się stawkę 3,52 zł.
Jeśli są jakieś pytania. Dziękuję. Czy Państwo mają uwagi lub inne propozycje co do stawek proponowanych przez Pana Wójta? Znaczy... Proszę bardzo, Pani Magdalena Bania. Znaczy ja tylko jedno zdanie chciałem tak mówić. Ale to za chwilkę może po przedstawieniu wniosku będzie dyskusja. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójcie. Doraźna Komisja Budżetu i Finansów również na posiedzeniu 21 listopada wypracowała wniosek i wnioskuje o wprowadzenie następujących zmian w projekcie uchwały. W projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 zapis paragraf 1 ustęp 1 punkt 1 litera A otrzymał, aby paragraf, paragrafie 1 ustępie 1 punkcie 1 litera A otrzymał następujące brzmienie. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 62 grosze od metra kwadratowego powierzchni. Zapis paragrafu 1 ustęp 1 punkt 1 litera C otrzymał następujące brzmienie. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 0,18 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni. Zapis paragrafu 1 ustęp 1 punkt 2 litera A otrzymał następujące brzmienie. Mieszkalnych 0,50 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Zapis paragrafu 1 ustęp 1 punkt 2 litera B otrzymał następujące brzmienie. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 15 zł 45 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. I zapis paragrafu 1 ustęp 1 punkt 2 litera E otrzymał następujące brzmienie. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 3 zł 50 od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Do pozostałych propozycji zawartych w projekcie uchwały komisja nie wnosi żadnych uwag, czyli wnioskujemy o pozostawieniu stawek podatkowych z poprzedniego roku. Dziękuję. W tym momencie otwieram dyskusję nad wnioskiem. Proszę bardzo, Pan Szkowalec. Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, jedno zdanie. Moje słowa z poprzedniego punktu są aktualne, a jeszcze takie tutaj to przywracamy do stawek, jakie w tej chwili obowiązują. I Pani Skarbnik tam jak nam przedstawiała tabele różne gminy ile mają, to trzeba jednak wziąć jeszcze pod uwagę, że mieszkańcy płacą i za wodę do gminy, i za ścieki, za takie podatki inne. I to się sumuje, także niektóre mają zwolnienia, na przykład ma jakoś tam próg większy od nas, ale no ma na przykład zwolnienie, nie płaci od budynków mieszkalnych i musimy to uwzględniać. Dlatego wydaje mi się, że póki co jest słuszna propozycja utrzymana tych stawek, które komisja złożyła na poziomie, jaki jest dotychczas. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego zamykam dyskusję. Szanowni Państwo, w związku z tym, że zostały zgłoszone propozycje zmian do omawianego projektu uchwały, będziemy kolejno głosować przedstawione propozycje. Będę kolejno odczytywał zgłoszone propozycje do każdego punktu odrębnie i będziemy głosować. I tak komisja wnioskuje, aby zapis paragrafu 1 ustęp 1 punkt 1 litera A otrzymał następujące brzmienie. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 62 grosze od 1 metra kwadratowego powierzchni. Kto z Państwa jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Jeden. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła wniosek. Dalej, komisja wnioskuje, aby zapis paragrafu 1 ustęp 1 punkt 1 litera C otrzymał następujące brzmienie. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 18 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Jeden. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Gminy wniosek przyjęła. Komisja wnioskuje, aby zapis paragrafu 1 ustęp 1 punkt 2 litera A otrzymał następujące brzmienie. Mieszkalnych 50 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Jeden. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła wniosek. Komisja wnioskuje, aby zapis paragrafu 1 ustęp 1 punkt 2 litera B otrzymał następujące brzmienie.
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 15 zł 45 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? 1. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła wniosek. Komisja wnioskuje, aby zapis paragrafu 1 ust. 1 punkt 2 litera e otrzymał następujące brzmienie. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 3 zł 50 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? 1. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła wniosek. Tym samym stwierdzam, że Rada Gminy Mielec przyjęła wniosek doraźnej Komisji Budżetu i Finansów. Przejdę zatem do czytania projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017. Rada Gminy Mielec uchwala, co następuje, paragraf 1 ust. 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Mielec. Punkt 1. Od gruntów a. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania ewidencji gruntów i budynków 62 grosze od 1 metra kwadratowego powierzchni. B. Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4 zł 54 grosze od 1 hektara powierzchni. C. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 18 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni. D. Niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym, obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu, w odniesieniu do których gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 2 zł 98 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni. Punkt drugi, od budynków lub ich części a. mieszkalnych 50 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej, b. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 15 zł 45 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej, c. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10 zł 59 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej, d. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,61 groszy od 1 złotych od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej, e. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 3 zł 50 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Punkt trzeci, od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie artykułu 4 ust. 1 punkt 3 i ustępów 3 do 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Paragraf drugi, wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Mielec. Paragraf trzeci, nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się doraźnej Komisji Budżetu i Finansów. Paragraf czwarty, uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Czy Państwo radni mają inne propozycje w sprawie omawianego projektu uchwały? Jeśli nie ma uwag, poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? 1. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017. Ponownie proszę Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały. Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
na rok 2017. Proponuje się utrzymanie stawów obowiązujących w latach wcześniejszych, a konkretnie w roku poprzednim. W zakresie samochodów ciężarowych w tonażu 3,5 do 5 tony włącznie 597 zł, powyżej 3,5 do 9 ton włącznie 773 zł, powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 927. Od samochodów ciężarowych wymieniony w artykule 8.2 ustawy o podatku od opłatach lokalnych, czyli od ciągników siodłowych, od samochodów ciężarowych, o których mowa w artykule 8.2, od opuszczanej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, według załącznika numer 1, którego może nie będę już po kolei czytać. Jeśli chodzi o ciągniki siodłowe i balastowe o masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton 1391, o ciągników siodłowych i balastowych, które są wymienione w artykule 8.8 ustawy o podatkach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyżej 12 ton, te stawki są określone w załączniku numer 2, też tutaj nie będę poszczególnych tonaży i osi przedstawiać. Z kolei od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 do 9 ton łącznie 721 zł, powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 824 zł. Z kolei od przyczep naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z podziałem na równa lub wyższa niż 12 do 36 ton łącznie, stawka 1388, powyżej 38 ton 1827, niezależnie od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia. Z kolei od autobusu, nie licząc miejsca kierowcy, mniejszy niż 22 miejsca 1442 zł, a równej lub większy niż 22 miejsca 1854 zł. Jeśli są, to będą jakieś pytania. Dziękuję. Tym samym otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Proszę bardzo, jeśli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos. Jako, że nie widzę, wobec tej dyskusji zamykam i przejdę do odczytania projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017. Rada Gminy Mielec uchwala, co następuje. Paragraf 1, ustęp 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy Mielec. Po pierwsze, od samochodów ciężarowych, o których mowa w artykule 8 punkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu. A. Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 597 zł. B. Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 773 zł. C. Powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 927 zł. Punkt drugi. Od samochodu ciężarowego, o których mowa w artykule 8 punkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci. Od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w artykule 8 punkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów a od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1391 zł. Punkt czwarty. Od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w artykule 8 punkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt 5. Od przyczep i naczep, o których mowa w artykule 8 punkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą. A.
od 7 ton do 9 ton włącznie 721 zł, B powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 824 zł. Punkt 6. Od przyczep i naczep, o których mowa w artykule 8 punkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, a równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie 1388 zł, b powyżej 36 ton 1827 zł, niezależnie od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia. Punkt 7. Od autobusu, o których mowa w artykule 8 punkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy, a mniejszej niż 22 miejsca 1442 zł, b równej lub większej niż 22 miejsce 1854 zł. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Mielec. Paragraf 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się doraźnej Komisji Budżetu i Finansów. Paragraf 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Proszę poszczególne komisje o wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały. Komisja Oświaty, projekt uchwały opiniuje pozytywnie. Doraźna Komisja Budżetu i Finansów również opiniuje pozytywnie. Komisja Rolnictwa zaopiniowała pozytywnie. Komisja Monadowa, projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017. Kto z Państwa jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017. Przechodzimy do punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego od nieruchomości i środków transportowych na rok 2017. Ponownie proszę Panią Skarbnik o zabranie głosu i przedstawienie uchwały. Panie Przewodniczący, w przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego od nieruchomości i środków transportowych na rok 2017 proponuje się zachowanie dotychczasowych rodzajów zwolnień, tak w zakresie podatku rolnego od nieruchomości nieobjętego zwolnieniami ustawowymi. Proponuje się zwolnić grunty, budynki, budowle lub ich części wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej, związane zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej i sportowej, grunty sklasyfikowane w ewidencji geodezyjnej symbolem DR, stanowiące drogi wewnętrzne, grunty, budynki i budowle lub ich części związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody pitnej oraz odbiorem ścieków komunalnych. Jeśli chodzi o zakres zwolnień, oczywiście z pominięciem tych ustawowych dotyczących podatku od środków transportowych, proponuje się zachowanie zwolnień dotyczących samochodów ciężarowych wypuszczanych w masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, wykorzystywany wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej, opodatkowany podatkiem od środków transportowych przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton związane z wyłącznie działalnością rolniczą. Oczywiście zwolnienia tak w zakresie podatku rolnego od nieruchomości i od środków transportu nie dotyczy pozycji, które są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli są jakieś pytania. Dziękuję Pani Skarbnik. Proszę bardzo, jeśli są pytania, jakieś uwagi, otwieram dyskusję tym samym. Nie ma takiej potrzeby, wobec tego zamykam dyskusję nad projektem uchwały i przejdę do jej odczytania. Uchwała w sprawie zwolnień z podatku rolnego od nieruchomości i środków transportowych na rok 2017. Rada Gminy Mielec uchwala, co następuje. Paragraf 1, ustęp 1. Zwalnia się z podatku rolnego i od nieruchomości nieobjęte zwolnieniami ustawowymi: a. grunty, budynki i budowle lub ich części wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej, b. grunty i budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej i sportowej, c. grunty sklasyfikowane w ewidencji geodezyjnej symbolem DR stanowiące drogi wewnętrzne, d. grunty, budynki, budowle lub ich części związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody pitnej oraz odbiorem ścieków komunalnych.
Ustęp drugi. Zwolnienia, o których mowa w ustępie pierwszym, nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Paragraf drugi, ustęp pierwszy. Zwalnia się z podatku od środków transportowych nieobjęte zwolnieniami ustawowymi. A. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, wykorzystywane wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej. B. Opodatkowane podatkiem od środków transportowych przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, związanych wyłącznie z działalnością rolniczą. Ustęp drugi. Zwolnienia, o których mowa w ustępie pierwszym, nie obejmuje pojazdów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Mielec. Paragraf czwarty. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się doraźnie Komisji Budżetu i Finansów. Paragraf piąty. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Proszę poszczególne komisje o wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały. Komisja Oświaty projekt uchwały opiniuje pozytywnie. Doraźna Komisja Budżetu i Finansów projekt uchwały opiniuje pozytywnie. Komisja Rolnictwa zaopiniowała pozytywnie. Opinia Komisji Nadzorczej jest pozytywna. Dziękuję. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego od nieruchomości i środków transportowych na rok 2017. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zwolnień z podatku rolnego od nieruchomości i środków transportowych na rok 2017. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej nr 15/106/2016 Rady Gminy Mielec z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu mieleckiego w roku 2016. Proszę o zabranie głosu pana Tomasza Ortyla i przedstawienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Uchwała dotyczy zmiany uchwały własnej nr 15/106/2016 Rady Gminy Mielec z 28 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu mieleckiego na rok 2016. W taki sposób, iż paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie. Jest to oczywiście uchwała porządkująca. Paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie. Udzielić pomocy finansowej w 2016 roku w wysokości 266 500,11 groszy dla powiatu mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych budowy chodników przy drogach powiatowych o łącznej długości 1,172 metry. Jest to rzeczywista długość chodników, która w tym roku powstała na terenie gminy Mielec przy drogach powiatowych. W miejscowościach 290 metrów chrząstów, 287 metrów chrząstów szkoła i o długości 595 metrów w miejscowości Trześć. Tak jak Państwo pamiętacie, 28 stycznia podjęliśmy uchwałę o przekazaniu na rzecz powiatu pomocy finansowej w wysokości 300 tysięcy. Po realizacji tego zadania i wykonaniu kilometra 172 metrów to zadanie będzie kosztowało 266 500,11 groszy. Łącznie wykonano kilometr 172 metry chodników przy drogach powiatowych. Te oszczędności wróciły do budżetu gminy. Na to zostaną przeznaczone w kolejnej uchwale. Szczegóły zrozumiałe na komisję, jeśli są pytania, proszę bardzo. Tak, dziękuję. Szczegóły rzeczywiście poznaliśmy jak na komisjach. Gdyby jednak ktoś z Państwa chciał jeszcze coś zapytać, to bardzo proszę. Czy ja mam tylko proszę bardzo, kosmetyka, no. Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, Panie Wójcie. Panie Tomku, paragraf pierwszy, punkt trzeci na końcu, potrześnij, kropka, cyzysów, skreślić. To jest tylko kosmetyka gdzieś tam nam została. Na komisji tego nie zauważyłem. To jest kosmetyka, mówię. Tyle. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego zamykam dyskusję nad projektem uchwały i przejdę do odczytania. Rada Gminy Mielec postanawia, paragraf pierwszy, dokonać zmiany uchwały własnej nr 15/106/2016 Rady Gminy Mielec z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu mieleckiego w roku 2016 w ten sposób, że paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie.
udzielić pomocy finansowej w 2016 roku w wysokości 266 500 zł 11 groszy dla powiatu mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wykonania chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Mielec na odcinkach o łącznej długości 1172 metry. I tak po pierwsze przy drodze numer 1143 RG Wuszowice-Mielec na odcinku o długości 290 metrów w miejscowości Chrząstów. Po drugie przy drodze numer 1143 RG Wuszowice-Mielec na odcinku o długości 287 metrów w miejscowości Chrząstów Szkoła. I po trzecie przy drodze numer 1713 R Grochowe II Trześń Mielec na odcinku o długości 595 metrów w miejscowości Trześń. Paragraf drugi. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Mielec. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę poszczególne komisje o wyrażenie opinii w sprawie projektu. Komisja Oświaty opiniuje pozytywnie. Doraźna Komisja Budżetu i Finansów również opiniuje pozytywnie. Komisja Rolnictwa zaopiniowała pozytywnie. Komisja Mandatowa opiniuje pozytywnie. Dziękuję. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej nr 15/106/2016 Rady Gminy Mielec z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu mieleckiego w roku 2016. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jeden głos wstrzymujący. Stwierdzam, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały własnej nr 15/106/2016 Rady Gminy Mielec z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu mieleckiego w roku 2016. Przechodzimy do punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu mieleckiego w 2016 roku. Ponownie proszę o zabranie głosu pana Tomasza Ortela i przedstawienie projektu. Szanowni Państwo, w związku z tym, że pojawiły się oszczędności w ramach tej pomocy finansowej dla powiatu w kwocie 33 499,89 groszy, pojawia się propozycja udzielenia pomocy finansowej w 2016 roku dla powiatu mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego. Mówimy tu o przebudowie drogi powiatowej numer 1143R, tej samej drogi, przy której były robione te chodniki, na długości 700 metrów w miejscowości Chrząstów. Szczegóły były też omówione na komisjach, w związku z tym jeśli są pytania, proszę bardzo. Oczywiście sprawa jest znana Wysokiej Radzie, niemniej jednak otwieram dyskusję, gdyby ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie. Jako, że nie widzę, dyskusję zamykam i odczytam projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu mieleckiego w 2016 roku. Rada Gminy Mielec uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Udzielić pomocy finansowej w 2016 roku w wysokości 33 499,89 groszy dla powiatu mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 1143R Gawuszowice-Chrząstów-Mielec w kilometrach 6865-7565 o długości 700 metrów w miejscowości Chrząstów. Paragraf drugi. Upoważnia się wójta gminy Mielec do zawarcia umowy w sprawie przekazania środków pieniężnych na realizację zadania określonego w paragrafie pierwszym. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Mielec. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę poszczególne komisje o wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały. Bardzo proszę o opinię. Pozytywnie. Co pozytywnie? Opinuje komisja pozytywnie. Jaka komisja? Doraźna Komisja Budżetu i Finansów również opinii pozytywnie. Tak, oczywiście wiemy, jaka komisja może. Opinia jest pozytywna. Dobrze, nie, dziękuję. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu mieleckiego w 2016 roku. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu mieleckiego w 2016 roku. Przechodzimy do punktu 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Proszę panią skarbnik o zabranie głosu i przedstawienie projektu uchwały. Jedną uchwałę, tak jak w kolejności tej uchwały jest dotyczące zmian takiej kolejności, jak na komisjach, bo nie było wniosku, że pan
rozwojem gmina Biała-Materiala. Zacznę od zmian, które dotyczą rachunku dochodów jednostek budżetowych, placówka oświatowych i tutaj dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę łączną 7600. Zwiększenie to dotyczy wpływów środków z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w poszczególnych szkołach, które są określone w załączniku pierwszym i te środki po stronie wydatkowej trafiają do poszczególnych paragrafów wydatkowych w rozliczu na poszczególne szkoły. Jeśli są jakieś pytania. Dziękuję. Proszę bardzo, otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Widzę, że nie ma potrzeby uszczegóławiania, wobec tego dyskusję zamykam. Ja czytam projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Rada Gminy Mielec uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, ustęp pierwszy. Zwiększa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych. Po pierwsze, plan dochodów jednostek budżetowych w wysokości 7600 i po drugie, plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 7600 zł. Ustęp drugi, szczegółowy plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych dostosowanie do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 1. Paragraf drugi, wykonanie uchwały zleca się wójtowi gminy Mielec. Paragraf trzeci, nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się doraźnej Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Mielec. Paragraf czwarty, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę poszczególne komisje o wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały. Komisja Oświaty projekt uchwały opiniuje pozytywnie. Doraźna Komisja Budżetu i Finansów również opiniuje pozytywnie. Komisja Rolnictwa zaopiniowała pozytywnie. Komisja Mandatowa opiniuje pozytywnie. Dziękuję. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Przechodzimy do punktu kolejnego, 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Proszę Panią Skarbnik ponownie o przedstawienie projektu uchwały. Szanowni Państwo, przedłożone projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2016 proponuje się zmiany strony dochodowej o kwotę 475 269 łącznie strona zwiększeń, a strona zmniejszeń jest 450 269 zł. Jeśli chodzi o to zwiększenie, zmniejszenie jest to nic innego jak przeniesienie części subwencji wyrównawczej do właściwej wydziałki klasyfikacyjnej. Także fizycznie strona dochodowa budżetu zwiększa się o środki otrzymane z dotacji z Urzędu Podkarpackiego na modernizację dróg polnych w wysokości 25 tysięcy. Te 25 tysięcy oczywiście zostanie wydatkowe, trafia do zadania modernizacja dróg pojazdowej do gruntu rolnych w Rzędzianowicach w właściwej wydziałce klasyfikacji. Jeśli chodzi o dokonane przeniesienia wydatków, to powoduje się przemieszczenia między poszczególnymi podziałkami klasyfikacyjnymi określonych kwot w celu zabezpieczenia środków na realizację poszczególnych zadań. I tak w dziale 400 obszarami zapobieganiu w energii elektrycznej wraz z wodą, w dziale dostarczanie wody zmniejsza się na zadanie rozbudowa stacji utrapiania wody w Pożolowie. Plan zmniejsza się o kwotę 164 060 zł. Jeśli chodzi o dział administracja publiczna, pozostały dział nasze, poszczególnych wydatków klasyfikacyjnej, łącznie zwiększa się plan wydatków 139 060 zł. Jeśli chodzi o dział bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa, tutaj w ramach tego działu przemieszcza się środki celem zabezpieczenia kwoty dotacji dla jednostek straży pożarnej, które jako komutacje wykorzystają jako wkład własny do środków otrzymanych z Komendy Głównej Warszawy na zakup doposażenia, wyposażenia i ubrań w kwocie 14 400. W dziale oświaty i wychowanie zmniejsza się środki plan wydatków o kwotę 83
500, miał taką samą kwotę, zwiększa się tam wydatki w dziale edukacyjna opieka wychowawcza. Jeśli chodzi o dział gospodarka komunalna, rozdział 7 ulicy i dróg, zwiększa się środki w wysokości 20-26. To jest umówione, jeśli są jakieś pytania. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze o coś dopytać? Nie widzę wobec tego dyskusję. Zamykam i odczytam projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf 1, ustęp 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 475 269 zł. Z tego dochody bieżące w wysokości 450 269 zł. Dochody majątkowe w wysokości 25 000 zł. Ustęp 2. Szczegółowy plan zwiększenia dochodów budżetu według szczegółowego podziału dostosowany do klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela, którą macie Państwo przed sobą. I tak w dziale 600 transport i łączność kwota zwiększenia 25 000 zł. W dziale 758 różne rozliczenia, kwota zwiększenia 450 269 zł. Ustęp 3. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 450 269 zł. Z tego dochody bieżące w wysokości 450 269 zł. Ustęp 4. Szczegółowy plan zmniejszenia dochodów budżetu według szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela. I tak w dziale 758 różne rozliczenia. Kwota zmniejszenia wynosi 450 269 zł. Paragraf 2, ustęp 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 25 000 zł. Z tego wydatki majątkowe w wysokości 25 000 zł. Ustęp 2. Szczegółowy plan zwiększenia wydatków budżetu według szczegółowego podziału dostosowanie do klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela. I tak w dziale 600 transport i łączność kwota zwiększenia wynosi 25 000 zł. Paragraf 3. Ustęp 1. Dokonać przeniesień wydatków budżetu według szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej w sposób przedstawiony w tabeli. I tak w dziale 400 kwota zmniejszenia 164 060 zł. W dziale 750 administracja publiczna zwiększenie 139 060 zł. W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ta sama kwota 14 400 po stronie zwiększeń i zmniejszeń. I w dziale oświata i wychowanie po stronie zmniejszeń kwota 83 500 zł. W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza po stronie zwiększeń 83 500 zł. I w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o 25 000 zł. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Mielec. Paragraf 5. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się doraźnej Komisji Budżetu i Finansów. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mielec. Proszę poszczególne komisje o wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały. Komisja Oświaty projekt uchwały opiniuje pozytywnie. Wyraźna Komisja Budżetu i Finansów również opiniuje pozytywnie. Komisja Rolnictwa zaopiniowała pozytywnie. Komisja mandatowa projekt uchwały opiniuje pozytywnie. Dziękuję. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Przechodzimy do punktu 14. Informacja o oświadczeniach majątkowych. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych przedstawia Radzie Gminy informację o po pierwsze osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie, po drugie nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenie. I po trzecie, działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych. Analiza oświadczeń majątkowych radnych została przeprowadzona przez organ do tego uprawniony, to jest Urząd Skarbowy w Mielcu. Według analizy są uwagi do niektórych oświadczeń majątkowych. Radni, których dotyczą uwagi, będą powiadomieni o obowiązku złożenia korekty oświadczeń.
Jak wynika z treści pisma, na podstawie wyników dotychczasowych ustaleń, naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu nie wystąpił do dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie z wnioskami o kontrolę oświadczeń majątkowych. Proszę jeszcze w tej kwestii o zabranie głosu pana wójta. Panie przewodniczący, panie szanowni państwo. Przedstawiam informację o oświadczeniach majątkowych pracowników Urzędu Gminy Mielec. Pracownicy Urzędu Gminy Mielec złożyli oświadczenia we właściwym terminie, jednocześnie informuję, że nie stwierdziły nieprawidłowości złożonych oświadczeniach. Oświadczenia zostały przesłane do Urzędu Skarbowego w Mielcu, który po analizie stwierdził w dwóch przypadkach nieścisłości polegające na niewykazaniu miejsca włożenia nieruchomości pracownika, podania przychodu zamiast dochodu oraz braku określenia przynależności poszczególnych składników majątkowych, dochodów, zobowiązań do majątku rodzinnego lub majątku objętego małżeńską wspólnotą majątkową. Naczelnik Urzędu Skarbowego nie wystąpił do dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie z wnioskiem o kontrolę wyżej wymienionych oświadczeń majątkowych. Pracownicy zostali zobowiązani do dokonania. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 15. Sprawy różne i wolne wnioski. Na wstępie pragnę poinformować państwa, że w okresie między sesjami wpłynęło na moje ręce jedno pismo od Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarządu Oddziału Gminnego w Mielcu w sprawie podwyższenia kwot ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Mielec. Z treścią tego pisma zapoznałem szczegółowo państwa radnych podczas prac komisji. Ponadto biskup Tarnowski przesłał zaproszenie skierowane do samorządowców, które teraz państwu odczytam. Laudato simi signore, pochwalony bądź Panie mój, śpiewał święty Franciszek z Asyżu. W tej pięknej pieśni przypomniał, że nasz wspólny dom jest jak siostra, z którą dzielimy istnienie, i jak piękna matka biorąca nas w ramiona. Wielce szanowni samorządowcy diecezji tarnowskiej, w oczekiwaniu na zbliżające się święta Bożego Narodzenia, które nie tylko w naszej polskiej tradycji są świętami najbardziej rodzinnymi, chciałbym zaprosić was do wspólnej refleksji nad wielką rodziną ludzką i naszym wspólnym domem ziemią, która według świętego Franciszka z Asyżu jest jak siostra, z którą dzielimy istnienie, i jak piękna matka biorąca nas w ramiona. Okazją do wspólnego przemyślenia tych jakże aktualnych i zobowiązujących słów będzie tegoroczny adwentowy dzień skupienia dla samorządowców diecezji tarnowskiej zaplanowany na 17 grudnia, to jest w sobotę bieżącego roku. Podczas tego spotkania będziemy chcieli podjąć refleksję nad ostatnią encykliką papieża Franciszka zatytułowaną Laudato Si, w całości poświęconą szeroko rozumianej trosce człowieka o wielkie dzieło stworzenia. Będzie to również dobra okazja do zaprezentowania choćby w wielkim skrócie inicjatyw ekologicznych związanych z naszym regionem. Zapraszam każdą i każdego z was do osobistego udziału w adwentowym dniu skupienia i proszę serdecznie, abyście moje zaproszenie przekazali wszystkim waszym współpracownikom na każdym szczeblu samorządowej administracji. Już teraz pragnę życzyć wszystkim samorządowcom diecezji tarnowskiej pełnych pokoju, radości i rodzinnego ciepła świąt Bożego Narodzenia oraz bogatego w cenne inicjatywy prospołeczne i proekologiczne nowego roku. Dzień skupienia odbędzie się 17 grudnia w sobotę bieżącego roku w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu według następującego programu. 9:45 przywitanie gości i okazja do spowiedzi. Godzina 10 msza święta pod przewodnictwem księdza infuata Władysława Kostrzewy. O 11:15 prelekcja na temat kryzys ekologiczny, kryzysem wiary w człowieka, rozważania na kanwie encykliki Laudato Si. 11:45 region i ekologia, prezentacja i dyskusja. A w dalszej części tego punktu obrad wójt gminy pan Józef Piątek odpowie na pytania zgłoszone przez radnych i państwa sołtysów. Proszę bardzo, panie Jerzy Krawczyk i dalszej kolejności. Panie wójcie, Wysoka Rado, ja mam takie pytanie odnośnie dojazdu wykonywanej przez MKS, bo jak państwo, niektórzy może przynajmniej wiedzą, ukazał się artykuł w Corso, informują nas, że od 1 stycznia przestaje na naszym terenie funkcjonować w
ta miejska komunikacja samochodowa. Ja wiem, że na komisjach pytałem pana wójta, pan wójt mówi, że udzieli informacji na sesji, więc proszę, proszę, bym chciał usłyszeć pewnie wszyscy, co w tej sprawie, co w tej sprawie się dzieje. Dobrze, to może bardzo proszę na bieżąco. Panie wójcie, przewodniczący Wysoka Rady, zwróciłem się wczoraj, akurat miałem spotkanie z panem zastępcą prezydenta i pan prezydent mówi, że nic na ten temat mu nie wiadomo. Pani prezes twierdzi, że ona dostaje polecenie z góry, czyli od prezydenta, więc nie wiem, skąd takie informacje miała gazeta. My nie mamy żadnych informacji jako gmina, ani od pani prezes, ani od pana prezydenta, który... Czyli kaczka dziennikarska. To znaczy, czy tak jest, to nie wiadomo. Na pewno może być problem tutaj znowu z natury pieniężnej. Dlatego, że dopłacamy około 360 tysięcy. Jeżeli nie będzie dotacji do MKS-u, to może w ten sposób, może ktoś celowo taką informację puści, żebyśmy się przygotowali do zwiększenia tej kwoty, może nawet i o 100%. Ale nie jest to uzasadnione, nie ma po prostu realnej odpowiedzi ze strony czy pani prezes, czy tutaj prezydenta miasta miasta. Więc nie wiem, na karę a nie chcę polemizować tutaj z tego nikiem. Czyli na razie znam, nie wiadomo. Czy jesteśmy na tym, co... Dziękuję. Proszę bardzo, pan Kowalec. Wysoka Rado, panie przewodniczący, panie wójcie. Mam tutaj kilka takich pytań. Uwag i kwestii do przemyśleń. Pierwsza sprawa, może zacznę od takiej chyba najgrubszej dla nas rzeczy, dla mieszkańców Woli Mieleckiej, to pewnie mówię w swoim imieniu, znaczy niepewnie, a na pewno w swojej i przewodniczącego Jasia Kołodzieja. Chodzi, szanowni państwo, o chodniki. Na razie pamiętacie, że od tych chodników przy drogach wojewódzkich i z mostu i w stronę Rzędzianowic do ścieżek rezygnowaliśmy, bo była mowa cały czas o rondach, o przebudowie. I to tak zostało. Natomiast no, wszyscy widzimy teraz, że idziemy w kierunku nowego mostu, przebicia na Piątkowiec. Bardzo słuszne rozwiązanie, tylko że w tym momencie zostaje ten temat tych chodników do rozwiązania pewnie po naszej stronie. I tutaj szczególnie teraz, jeżeli powstanie ten pierwszy moment, powstanie most, dojazd do Rzędzianowic, zanim powstanie przebicie na Piątkowiec. Ruch na pewno główny pójdzie tutaj w kierunku właśnie skrzyżowania koło mostu i tam nam brakuje chodnika i też będziemy musieli się nad tym zastanowić, że jakby się udało pieniądze wygospodarować, żeby to uwzględnić w jak najszybszym czasie, bo to zostały nam teraz najruchliwsze drogi w gminie bez chodników. Druga sprawa też dotyczy chodnika, ale panie Tomku, tam w stronę Piątkowca mamy chodnik i jest on nad takim kanałem taka kładeczka jakby metalowa. Pojawia się, szanowni państwo, problem, tam już wiem o jednym na razie zdarzeniu, może tylko o jednym wiem, nie wiem, czyli robi się to bardzo śliskie o tej porze. Doszło do tego, że kobieta jadąca rowerem się wywróciła. Czy tego by się nie dało czymś pokryć? Jest to śliskie. Po prostu wiemy, jak się poblasze. Idzie, jedzie rowerem czy coś. Chodzą tam dzieci do szkoły. Tutaj musimy coś, uważam, jakieś rozwiązanie na to znaleźć. Kolejna kwestia, z tego co tam mi dziś doszły słuchy, ta sprawa została tych pieniędzy odszkodowania za ten złom, który firma wywoziła przy przebudowie stadionu w Woli Mieleckiej, ja to jeszcze w tamtej kadencji poruszałem, potem sprawa była w sądzie, z tego co słyszałem, jest tam szansa, że te pieniądze zostały nam zwrócone. Myślę, że też panie wójcie zastanowiłbym się, trzeba by się było zastanowić, może te pieniądze przeznaczyć. Jeżeli to co mi się obiło, że te pieniądze są, czy nie wziąć ich pod uwagę przy rozbudowie tego boiska szkolnego, bo jeżeli tam będziemy mieć inwestycje, to też trzeba szukać pieniędzy i ewentualnie te pieniądze tak mądrze ulokować. Kolejna sprawa, naprawa dróg gminnych. Wiem, panie Tomku, po komisji, że od dzisiaj się miała zacząć, a tylko wydaje mi się, że tak troszkę
późno, że drogi gminne powinniśmy już do końca października mieć wyremontowane, bo listopad jest różny i tutaj mógłby być pewien problem, jeżeli akurat nie teraz pogoda nam sprzyja, to się nam to udało. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli te drogi byłyby do końca października gotowe, byłoby to rozsądniejsze, bezpieczniejsze, a też nie chciałbym, żeby, bo mieszkańcy nie będą się orientować, nie chciałbym, żeby potem szło, że o, za tego wójta tak się robi wszystko w ostatniej chwili. Takie rzeczy żeśmy już nieraz przerabiali, zawsze dążyliśmy do tego, żeby na wszystko była pora. Także też prosiłbym, żeby na przyszłość po prostu takie rzeczy robić w terminie, kiedy bardziej jest bezpieczny do tego typu inwestycji. Prosiłem na ostatniej sesji o lustro koło szkoły. Jest to panie Tomku brane pod uwagę. Dobra. Pytałem, prosiłem o interwencję w sprawie drogi pod Skodą. Nic się nie zmieniło. Dalej tam jest po tym pożarze tego samochodu stan, jaki był. Też jestem ciekawy, czy poszło z naszej gminy jakieś pismo na ten... kosz na przystanku. Drugi przystanek po lewej stronie, jak się jedzie na Rzędzianowice. Tam jest pan, który produkuje choinki. Koło niego, z tego co wiem, brakuje kosza. Za kosze, które tam się pojawiły pod Sokisem i koło szkoły. To jest fajnie, dziękuję. Tam jeszcze koło tego obiektu, cośmy rozmawiali, koło placu zabaw, tam ten kosz jakby się pojawił też, to jeszcze się przypominam, byłoby super. I tutaj, aha, jeszcze do pani sekretarz miałbym pytanie, jakby pani była na stanie odpowiedzieć, bo ja się tu kiedyś pytałem o nazwy dróg w naszej gminie. Czy jest pani zorientowana, jak procedura by wyglądała? Bo kiedyś rozmawiałem już z mieszkańcami, mielibyśmy na przykład jedną drogę w gminie, której mieszkańcy wyrazili chęć, żeby przyjęła jakąś nazwę, zgodzili się z tym, że poniosą koszty. Wydaje mi się, że ta procedura byłaby możliwa do podjęcia, a jeżeli taka procedura by ruszyła i ktoś byłby chętny, myślę, że też pewien porządek w naszej gminie stopniowo by mógł panować. Jeżeli pani sekretarz będzie w stanie nam, bo prosiłem, żeby się zapoznała z tematem. Chyba, że nie jest pani gotowa, to jeszcze poczekamy na odpowiedź. Wie pan, jeśli chodzi o szczegółową analizę, muszę tutaj prosić geodetkę, przepraszam, bo tak powiem, muszę prosić geodetkę, natomiast ogólnie rzecz biorąc oczywiście jestem w stanie odpowiedzieć. No to jak ma pani jakąś wiedzę, to nam pani przekaże, bo jakiś krok byśmy może zrobili do przodu. Panie wójcie, wiem, że mówił pan, zabiegał pan o tym i była między nami rozmowa, o tym, że ten nowy most jak będzie powstawał, pan był świadomy tego, że tam nam pasuje przeznaczyć pieniądze na chodnik, na taką ścieżkę rowerową. Na którejś komisji było, radni też byliśmy świadomi takiego rozwiązania, że takie rozwiązanie będziemy musieli mieć, a dotarł do mnie mail, w którym mieszkaniec właśnie jest zaniepokojony tym, że w projekcie tam jest tylko dwa jakieś na moście dwa odcinki po 0,75 metra. Przyznam się, że nie miałem czasu sprawdzić dokumentacją. Przekazałem w mailu taką krótką odpowiedź. Mówiłem, że porusza ten system, natomiast mówiłem, że pan wójt, wiem, że była rozmowa, więc ja byłem przekonany, że idziemy w tym kierunku i myślę tutaj, że ten kierunek cały czas jest jeszcze aktualny. Nie. No to pan pójdę powie, no właśnie to mnie ciekawi. I jeszcze takie głosy słyszę i tutaj głos w mailu też dotyczył tego, że w naszej gminie nie pozyskuje się środków z Unii Europejskiej, że inne gminy pozyskują miliony. Takich głosów słyszę już, ja nie powiem bardzo dużo, ale słyszę takie głosy. Ja odpowiadam w ten sposób, że nie wszystkie projekty są warte uwagi, na wszystko trzeba mieć wkład własny. Nieraz są projekty, które inne gminy mają lepsze preferencje, więc one są lepiej preferowane i dostają, ale też jest taka sprawa, że na przykład my możemy mieć inne pilniejsze potrzeby, które nie mogą czekać. Ja odpowiadam w ten sposób, ale zostawiam też pole do odpowiedzi panu wójtowi, pracownikom, może są jeszcze inne opinie. Chciałbym, żeby po prostu też mieszkańcy jakby ten temat mieli wyjaśniony, że te słupki, które tam gdzieś ktoś próbuje pokazywać, że to jest jakiś wskaźnik, że nie do końca to może służy gminie. Przedostatnia sprawa dotyczy pewnego mieszkańca, o którym już tu raz mówiłem, który się pojawia. Myśmy tu kiedyś na komisji rewizyjnej siedząc też słyszeli jakieś tam głośne zachowania. Już jak wyszedłem, to była cisza, ale po rozmowie z panem sołtysem z Podleszan, akuratnie tu pan sołtys był zbulwersowany, twierdzi, że był świadkiem takiego zdarzenia. Myślę, że zaraz nam powie. I ostatni temat, pani skarbnik, zwracam się do pani. Temat podatków, który był poruszany. Mam wrażenie po dzisiejszej rozmowie, że być może czy dzisiaj, czy na komisji powiedziałem coś, co panią obraziło.
wyjaśniam, że traktuję panią jako wielkiej klasy fachowca w swojej dziedzinie. A to, że patrzymy na pieniądze z troszkę innej perspektywy, że ja jestem po prostu może pyskaty, ale chcę dobrze. Pani skarbnik, moim zamiarem nie było w najmniejszym, ani szczerze przepraszam, nie było panią obrazić. Po prostu to była dyskusja, były śmiechy, było wesoło w pewnym sensie, a jeżeli gdzieś coś powiedziałem, co panią uraziło, bardzo i szczerze przepraszam. Dziękuję. Dobrze, proszę bardzo. Tak, to tylko wymiana zdania na może nie powinien. Ja to po prostu tylko mówię, że ja się nie obrażam. Ma prawo oceniać mnie według swojego uznania, bo ważne jest dla mnie, żeby ja robiła swoją pracę dobrze i wydaje mi się, że staram się ją robić, czy jest to pochwalone, zauważone, czy nie. Jest to dla mnie mniej ważne, bo ja nie jestem osobą małostką, która do tych rzeczy przywiązuje wagę. Chodzi o ten żart, który rozumie się gdzieś tam dalej, bo nie każdy rozumie pewne formy żartu. Tyle. Jeszcze raz przepraszam i naprawdę szczerze. Nie o pracę, nie o szanowni państwo, może chwileczkę poczekamy z zadawaniem dalszych może pytań. Może pan sołtys jeszcze z Podlaszan by się do tego tematu odniósł, który poruszyłem. Ja myślę, że tutaj kolega Mariusz wiele pytań skierował do wielu osób, więc prosiłbym, że tak powiem, wywołane osoby, jeśli zechcą. Widzę, że pan sołtys już wstaje, to proszę bardzo. Nie chodzi o tego pana, czy dał jest nieobrażony, czy chodzi. Nie wiem, czy to jest szpieg, czy to jest pracownik, czy co. Takie ochrony u pana dobra zachowania, było to tylko gościa spakować, było z tym i wybiegł. Bo to jest karygodne, żeby taki człowiek, i to jest non-stop, kiedy nie przychodzę do gminy, jest po mówiła siedzi. A pytam się, z kim w końcu jest? Od wyzwisk, po co są dziś przychodzą do tych gminy, po co radni przychodzą do tych, jeszcze pogarda suma między te sami. I panu to powie wyraźnie, po co ty tu siedzisz, jak ty widzisz, ty nie wiesz, co tu się dzieje. A było to w tym okresie, cośmy wszyscy ustawiali sołtysi i radni, ogłoszenie w każdym sołectwie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, nie wiem kto. Proszę, pan Tomek, widzę. Jeśli chodzi o te drogi remont dróg skruszywa, proszę państwa, przyjęliśmy taką zasadę, dlatego że my musimy uruchomić zapytanie przetargowe, wybrać firmę, która będzie nam remontowała te drogi skruszywa w ciągu roku. Przyjęliśmy takie założenie, że podzieliliśmy na trzy etapy. Z reguły jest to kwiecień, czerwiec i czekamy na samym końcu z tym remontem ze względu na to, że pojawiają się te zgłoszenia od mieszkańców. W tej chwili ruszyliśmy z tym remontem i do końca listopada będzie to zrobione. Może rzeczywiście spróbujemy to przesunąć o miesiąc wcześniej, z tym, że też czekamy i obserwujemy jak z pogodą. To jest dlatego, że był okres suchy letni, później troszeczkę było opadów, te drogi się gdzieś tam popsuły, te drogi się powybijały. Więc teraz trafiliśmy na dobry okres pogodowy i spróbujemy to jak najszybciej jeszcze naprawić. Ale tak jak mówię, podzieliliśmy to na trzy etapy. Nie ma możliwości w tej chwili w gminie, żeby jednorazowo wysypać kamień na jakiś dołek i tak dalej. Musimy tu ściągać firmę, w tej chwili mamy to firmę Sandomierza, w związku z tym za duże koszty, żeby po prostu poszczególne drogi w pojedynkę remontować. I takie założenia, żeśmy to przyjęli, jeśli chodzi o remont dróg skruszywych na trzy etapy. I tak jak mówię, no w roku obecnym, zresztą te statystyki mam tu przygotowane, myślę, że będzie okazja o tym powiedzieć na komisjach budżetowych w przyszłym tygodniu. Jest to spora ilość dróg, które remontujemy, także tutaj do tego pewnie tematu wrócimy. Lustro. Powiem tak, sprawdziliśmy to, rozmawialiśmy z powiatem. Propozycja pojawiła się inna, uregulowania to w ten sposób, żeby był zakaz parkowania wzdłuż drogi powiatowej przy szkole, zespole szkół Woli Mieleckiej. Tylko ewentualne 5-minutowe zatrzymanie się na wysadzenie dziecka i tak dalej. Nie ma możliwości, chcemy, żeby nie było w ogóle możliwości parkowania wzdłuż drogi powiatowej, co nie zasłaniałoby wyjazdu z parkingu Woli Mieleckiej. Mamy ładny parking, wszyscy mogą przejechać trochę dalej, zaparkować na tym parkingu koło stadionu, natomiast chcemy całkowicie ograniczyć parkowanie przy szkole. Bo dobrze wiemy i z obserwacji robiliśmy niejednokrotnie, okazuje się, że to nawet nie rodzice, okazuje się, że to pracownicy szkoły, że tak powiem, ułatwiają sobie, a można wjechać, są dwa równoległe parkingi, zatrzymują się, czy też parkują na kilka godzin przy tej drodze powiatowej. Także rozmawialiśmy z powiatem i spróbujemy jak najszybciej ten temat, mówię tutaj,
Mogę? No jeśli w tej kwestii... W tej kwestii, panie Tomku, jest to rozwiązanie, ale to zupełnie przeczy temu, o co mi chodziło, bo mi nie chodziło, żeby wprowadzić zakaz. Jest miejsce na parking, on by mógł być. Byłoby lustro, dałoby się bezpiecznie parkować. Można by było ograniczenie zrobić do samochodów dostawczych, bo one są najgorsze, jak przyjedzie jakiś wysoki samochód, który zasłania. Osobowe samochody, jest... Miejsca nam brakuje, nie ukrywajmy. Parkingi są, znaczy fakt, ten parking nowy, który ustawiono, powstał, w jakiś sposób też tam pomieści trochę tych samochodów. Ale raczej to uważam, że to jest rozwiązanie takie przesadzone, wystarczy załatwić lustro i temat jest rozwiązany dużo bardziej, moim zdaniem, sensownie. Dziękuję. To jest moje zdanie. Wrócimy do rozmowy z powiatem, że będziemy tutaj to jeszcze ustalić. Droga wojewódzka, zgłosiliśmy to telefonicznie, oczywiście rozmawialiśmy tam z kierownikiem regionu dróg wojewódzkich. Będzie to wykonane z tym, że oni też tu mają te drogi ubezpieczone i w tej chwili uruchomili proces, że tak powiem, odszkodowania ubezpieczyciela. Powiedział, że to chwilę potrwa. Ale będziemy ewentualnie jeszcze to monitorować. Kosz, no rozpoznamy temat potrzeby tego kosza tam przy tej firmie jak najbardziej. Jeśli chodzi o środki unijne, powiem, myślę, że to już taki temat obszerny, natomiast też postaramy się Państwu na najbliższych komisjach budżetowych już pod kątem pewnych rozwiązań, ewentualnie dofinansowań, przedstawić, jakie są kryteria wnioskowania, czy o możliwość uzyskania środków na kanalizację, czy na drogi i tak dalej, żebyśmy wszyscy byli świadomi tak naprawdę, jakie są kryteria naboru i czy to nam się opłaca, czy jest w ogóle szansa pozyskania tych środków. Natomiast ja bym chciał uniknąć jednej sytuacji, taka, która ostatnio się pojawia, że patrzymy na inne gminy, które akurat w danym momencie pozyskały środki z RPO, na przykład na termomodernizację. Przypominam, że gmina 3 lata temu pozyskała środki i zrobiła kilka obiektów w ramach termomodernizacji. Nie patrzmy na to, że w innej gminie w tym momencie akurat ktoś to robi, a nie robi tego 3 lata temu. Także tutaj takie, które mi się nasuwają, sugestie, natomiast szczegóły odnośnie właśnie form wsparcia i tak dalej, tych kryteriów, żeby to było tak, jak Pan powiedział, z korzyścią dla nas, a nie na siłę składanie czegoś, co nas... Żeby statystyki do tego robić. Ale tak jak mówię, jestem przygotowany do tego... Jedno zdanie potem widzę Pana. Jedno zdanie. Widzę, że jeszcze jest potrzeba. Panie Tomku, ja myślę, że tu nie chodzi o wyjaśnienie nam radnym, bo my chyba mamy świadomość. Chciałbym, żeby była przygotowana informacja przedstawiona na sesji dla ludzi. Ci, co mają wątpliwości, żeby nie czynili nam zarzutów, które moim zdaniem nie są uzasadnione, bo nie chodzi o statystyki, chodzi o efektywne, sensowne wykorzystywanie pieniędzy. I tyle. Chciałbym to po prostu, żeby była sprawa rozwiana. Dziękuję. Dobrze, dziękuję panu Artylowi. Nie wiem, czy wszystkie kwestie zostały poruszone. Bardzo proszę. Nazywnictwo dróg wygląda właściwie w jakiś sposób, w zależności od tego, do kogo należy droga. W przypadku dróg prywatnych musimy mieć zgodę wszystkich współwłaścicieli drogi o to, żeby takiej drogi nadać nazwę. W przypadku gminnych dróg sprawa jest prosta. Wydaje się, że najlepiej by było, żeby powołać zespół taki gminny, który znałby się w zależności od tego, w jakich miejscowościach byśmy chcieli nadawać te nazwy ulic. Taki zespół gminny, który dysponowałby określoną pulą nazw i koordynował pracami tymi, bo będą one wymagały między innymi spotkań, czy to w jednej miejscowości, jeśli to dotyczyło Woli Mieleckiej, czy może większych miejscowości, czyli Woli Kożelowa na przykład, przykładowo tylko. I koordynowania prac między innymi spotkań z Radą Sołecką, ponieważ no, wymagana jest też i opinia tutaj Rady Sołeckiej. No potem oczywiście po ustaleniu i po przydzieleniu poszczególnym drogom tego nazewnictwa podejmuje się uchwałę, która już biegnie swoim normalnym trybem do wojewody. Natomiast sprawa już po zakończeniu nadania takiej drogi, no to jest kwestia wymiany dowodów, wymiany dokumentów. Nie jest to kwestia tylko dowodów, ale wymaga to przemeldowania. Ewidencja ludności wtedy musiałaby być dowody rejestracyjne. Wszystko. Natomiast wszystkie inne pozostałe dokumenty są odpłatne i należałoby ponieść koszty, aczkolwiek z tego co sprawdzałam i szukałam, zdarzają się takie porozumienia między gminami a powiatami, że starostowie jak gdyby rezygnują z części dochodów, bo to są ich dochody i w
wtedy w jaki sposób obniżają takie koszty wymiany tychże dokumentów, które leżą po stronie starosty, ale proszę nie zapomnieć, że jest to kwestia też przedsiębiorców, którzy muszą zmienić także swoje jedno zdanie, panie przewodniczący, a propos dobrze, tego. Było jasne. Wysoka Rado, panie przewodniczący, panie wójcie, panie skarbnik, mam tutaj już na Woli Mieleckiej drogę gminną, tą, która idzie w stronę Baraniarni. Mieszkańcy, mieszkający przy tej drodze, tam jest kilka firm, wszyscy wyrazili zgodę na to, żeby po prostu nadać nazwę. Więc możemy ruszać z pierwszą drogą w gminie. Ja myślę, że ten krok już dawno powinniśmy próbować zrobić. Trzeba będzie przygotować procedury. Mieszkańcy są świadomi, że poniosą koszty, bo ja im to przedstawiałem mniej więcej, jak to będzie wyglądało. Po rozmowach telefonicznych z jednym z nich zorientował się, przeszedł po wszystkich, którzy tam mieszkają, bo tam przy tej drodze póki co nie ma wiele mieszkańców. Więc na razie wszyscy wyrazili zgodę, bo przede wszystkim o co mi chodzi, pani Wandziu, chodzi mi o to, że jak powstają szczególnie nowe drogi, jest mało domów, jest łatwiej wprowadzić nazwę, jeżeli ulica jest już zamieszkała, jest więcej ludzi, niektórzy już nie będą chętni do poniesienia kosztów. My szczególnie zależy mi na to, że wchodzą nowe drogi, żeby je nazywać, żeby mieszkańcy, którzy przychodzą, przemeldowują się od razu, nie ponoszą drugi raz kosztów. Dlatego myślę, że czas najwyższy na taki kierunek. Pierwsza droga, pierwsi chętni są. Dziękuję. Proszę bardzo, pan Krzysztof Ciekawy. Szanowni Państwo, Panie Wójcie, Wysoka Rado, chciałbym złożyć przede wszystkim podziękowania za ostatnie inwestycje, które wydarzyły się na terenach naszej miejscowości. Głównie to chodzi o inwestycję drogową wraz z osiedleniem i chodnikami i parkingami wykonane wzdłuż cmentarza. Druga inwestycja to droga przez las od Woli Chorzełowskiej w kierunku do miasta, do drogi szydłowieckiej. No i oczywiście jeszcze wykonanie odmulenia, wyczyszczenia rowu, który biegnie wzdłuż działek na Woli Chorzełowskiej, działek gminnych. Ta inwestycja została też bardzo poprawnie wykonana przez pana Grzegorza Surowica z Szcześni. Także składam podziękowania na ręce pana wójta, na ręce rady oraz wszystkich pracowników gminy, którzy się do tego przyczynili. Oczywiście zbliża się nowy budżet na 2017 rok. I chcielibyśmy również prosić o dokończenie inwestycji drogowej. Zostało jakieś 800 metrów tej drogi. Nie koszty podatku. Oraz wykonanie dwuociku oświetlenia. Myślę, że nie są to aż takie olbrzymie koszty, byśmy nie udźwignęli tego w przyszłym roku. Bardziej prosicie, czy bardziej dziękujecie? Dziękuję. Ja myślę, że panowie są gdzieś z Trześni, z Woli Chorzełowskiej już wszystko zgłaszali, więc zabrając. Proszę bardzo. Wysoka Rado, panie przewodniczący, panie wójcie. Chciałbym przede wszystkim podziękować właśnie też wszystkim gminy mieszkańców za wykonanie tej drogi przy cmentarzu oraz parkingu. I chciałbym tutaj jeszcze, panie wójcie, ten właśnie temat poruszyć. Chodzi tutaj głównie o wykończenia, jakie tam ta firma właśnie widzę już zakończyła pracę, a jednak ja muszę powiedzieć, że tam niejasne dla mnie jest to pobocze, które oni wykonali, tam nasypanie tego kamienia na poboczu. To są bardzo nierówne. Teraz przyjdzie odśnieżanie, wie pan, w jednym miejscu jest zawyżone, w drugim jest za nisko. Jakość wykonania, jedna ta estetyka jako końcowa, no wiele tutaj zostawiam panu do tutaj rozpatrzenia tego właśnie. Po prostu trzeba tam jeszcze na czym popracować. To moim zdaniem jak najszybciej, no bo jeżeli właśnie te śniegi przyjdzie odśnieżenie, to tym pługiem jednak ten kamień będzie pojawi się problem z tym. Następna sprawa dotycząca właśnie tego parkingu. Czy nie dałoby się, panie wójcie, jeszcze zaznaczyć wyraźnie miejsce dla osób, dla niepełnosprawnych na tym parkingu? Może jakieś znaki gdzieś tam bliższe te dwa stoiska, żeby były wyraźnie tam najlepiej znakiem zaznaczone, że to jest miejsce dla niepełnosprawnych. Następnie sprawę chciałbym poruszyć bo chyba już została odebrana ta część chodnika przy drodze powiatowej i
Ja tam, wie pan, zostały uzgodnione słupki na to sklepu na przykład. Bardzo często kierowcy podjeżdżając do sklepu samochód parkują po prostu na części chodnika i jest automatycznie całkowicie zastawione przejście i w tej sprawie też było uzgodnione, że tam będą te słupki takie, żeby nie było możliwości do parkowania, jednak nie zostało to wykonane, nie wiem czy to będzie wykonane czy nie. Następna sprawa, już mówię o przyszłym roku, panowie, bo widzę, odmulane są rogi Woli Chorzalowskiej. Ta woda jednak ciągle jest skierowana do światowca. Ten światowiec, ja uważam, że jest wyraźnie zamulony. I też bym prosił, żeby się znalazły w budżecie pieniążki na odmulenie tej części rzeki. Dziękuję. Proszę bardzo, pan Sztur. Przedstawiciel Wysokiego Rady, panie przewodniczący, panie burmistrzu. Chciałbym podziękować panu radnym, podziękował odnośnie tej drogi panu burmistrzowi. Jednak pan mi powiedział, że znajdzie pieniądze, jednak znalazł. Z góry dziękuję panu burmistrzowi za słowa, które powiedział, że jest możliwość dla moich małych wiosek, czyli Wążlowska i inne, da się zrobić. Także pięknie dziękuję jeszcze raz. Pani Zofia Baterak. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Wysoka Rado. Pamiętacie Państwo, że od kilku lat, nie chcę powiedzieć wielu, członkowie OSP z Chorzelowa prosili, zabiegali, upominali się o względny samochód. I chcę powiedzieć, że dostąpili tego szczęścia w poniedziałek. No bo do tej pory to mieli samochód, mogli jechać i do pożaru, ale bez wody, bo pojemnik po prostu przeciekał i w tej chwili mają piękny samochód, są zachwyceni, szczęśliwi, nie wiedzą jak się cieszyć i właśnie chciałam podziękować w imieniu, jak najmniej, ale nie on tam sobie będzie i nie będzie przygotowany, w imieniu właśnie radnych z Chorzelowa, członków OSP z Chorzelowa, podziękować panu wójtowi, bo to naprawdę bardzo dobry pomysł, wspaniały, można powiedzieć, oszczędny, a ludzie są zadowoleni, cieszą się i dlatego ja również bardzo serdecznie dziękuję. Proszę pani Irena Usiemiel. Panie przewodniczący, wysoka rano, panie wójcie, ja tu za pośrednictwem pana wójta chciałbym podziękować powiatowi i wszystkim pracownikom gminy, którzy przyczynili się do poprawy tego chodnika u nas wykonanego wcześniej przed powiat. Bo dofinansujemy, gmina dofinansowuje pieniążki, a później często jest nawet w okresie pogwarancyjnym, że są źle wykonane w niektórych miejscach się uprościć. Także tu bardzo dziękuję, zostało to wykonane, firma przyszła, że tak nie poprawiła, chociaż raz zwracajmy uwagę, że poprawili, mi się nie wjechać, jeszcze raz przyjeżdżać, ale zostało wykonane. Tak samo pan burmistrz dziękuję też dyrektorowi od dróg, który łaskawie, jak obiecał mi rok temu, było wyczyszczenie, odmulenie przy drodze powiatowej całego roku danego odcinka, bo na resztę brakło pieniędzy, dał nowe rury, przepusty, także tu w imieniu mieszkańców bardzo dziękuję. Chciałem podziękować także za oświetlenie kładki, które no bo kładce zostały zapomnięte, jak to mówię, dziękuję za to, że ktoś sobie przypomniał o tej nieszczęsnej naszej budowli. Jak to mówiąc, oświetlenie zostało, tam mam pewne kwestie do wykonania, ale tu już pytałem się, to tylko podobno jest prowizorka. Także myślę, że to będzie dokończone i wykonane zgodnie z bezpieczeństwem mieszkańców. A tak odnośnie jeszcze jedno pytanie. Czy został ktoś wyłoniony do odśnieżania tej kładki? Zdarzyło się teraz dwa dni sobie takie śliskie. Miałem akurat w tym momencie podjechałem i chciałem przejść przez tę kładkę. Był bardzo śliski. Mieszkańcy zwracali się nawet do mnie bezpośrednio, żebym zwrócił uwagę właśnie o ten zjazd. Był bardzo śliski, dopiero w godzinach późniejszych było do przejścia, tak to było bardzo śliski. Chciałem też, jak już mówię, koncept budżetu nie jest, zwrócić uwagę, nie bo inne miejscowości, tu się mówi o nowej obwodnicy, wszystko. Ale chciałbym, żeby nie została zapomniana, że my jeszcze też kanalizacji nie mamy. Ja wiem, że tu droga, tam jest potrzebne, tylko mówię, pieniążki się rozchodzą, a my dalej nasza część nie ma tej kanalizacji. I bardzo bym zwrócił tu uwagę
w budżecie, żeby po prostu rozważnie brać te drogi jeszcze pod uwagę. Możemy w niektórych miejscach poczekać jeszcze na inwestycje te drogowe, a wrócić się bardziej tej kanalizacji, bo naprawdę czekamy na nim z utęsknieniem, jak to mówią, a prognozy wywozu nas naprawdę niepokoją. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę pani Wandalika. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójcie, ja również włączam się do podziękowań dla Powiatowego Zarządu Dróg. Proszę o przekazanie dyrektorowi pani Katarzynie Ziętek, bo rzeczywiście podeszli do sprawy chodników z drogi powiatowej. Konsekwentnie stan pozytywnie poprawił. Ale ja jeszcze w imieniu mieszkańców ja już mam podziękowania i chcę się podzielić z tymi podziękowaniami, bo nie były to podziękowania tylko skierowane, przypuszczam, do mnie, za uczynienie wójtów Siorbicki, że podjął pan ten temat rad nad tym, że zostało to w ubiegłorocznym budżecie zatwierdzone. Ludzie są zadowoleni i wiedzą, że się warunki ich życia znacznie poprawiły, mimo że to nie było całość, prawda? I bardzo serdecznie w imieniu tych mieszkańców, którzy z tego szczepienia korzystają. Otworzyło się okienko dla naszego przysiłka. Małe, bo małe, świetne. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Proszę bardzo, pan Tomasz. Chcę zabrać głos odnośnie tych tutaj pytań, dlatego że zapomnę za chwilę o tych pytaniach. Wcześniej parking, oczywiście tam kosmetyczne prace jeszcze będą wykonane, panie sołtysie, natomiast tutaj nie lubię czegoś takiego, jeśli ktoś mówi, że wydaje mi się, że coś tam jest nie tak. Konkretne stwierdzenia, uchybienia i tak dalej, oczywiście to wszystko przeanalizujemy. Co to poboczy i tak dalej, też mieliśmy takie zastrzeżenie, jeszcze tam decyzja tego kamienia na węższą i tak dalej, natomiast ludzie konkretne stwierdzenia, uchybienia, ewentualnie jakieś tam uwagi. Natomiast często mi się to pojawia, że ktoś mi się wydaje, że to powinno być tak czy inaczej, ale wiem czy nie wiem, mi się wydaje, to tak tylko tak ad vocem tego wszystkiego. Panie sołtysie Książnic, odnośnie, kto panu powiedział, że tam jest jakaś prowizorka na tej kładce, bo jako elektryk mogę stwierdzić, że jest prowizorem. Bo to jeszcze słyszę, że... To znaczy się, bardzo jest ładnie wykonane tamto oświetlenie. Ale przejście przez ten, proszę zmierzyć odległość, bo słup powinien być pierwszy słup dużo wyższy. Z technicznej sprawy mogę się z kimś polemizować akurat. Uważam, bardzo ładnie jest zrobione oświetlenie. Wreszcie jest te lampy, które były na magazynie, są wykorzystane. Tylko mówię, że ten odcinek, pierwszy słup jest do poprawy. No to ja uważam ten odcinek jako prowizorem. Tylko powiem, że wykonaliśmy, lampy na magazynie były od, nie wiem, 6-7 lat tak naprawdę. Wykonaliśmy to oświetlenie na istniejących słupach, tych kikutach, które tam wisiały cały czas. Myśmy tam nic nie przesuwali, tak, dlatego że nie możemy nawet nic nie przesunąć bez jakichkolwiek dodatkowych... Tylko jeżeli mógłbym podjechać i zobaczyć, jak została przedłużka zrobiona, zapraszam na kładkę, na pierwszą słupie. To tylko taka uwaga techniczna, bo akurat na tych sprawach się pewnie... Tak. Mniejsze mają poprawić. Dlatego mówię... Dlatego mówię, tak? To było tak na chwilę. Mówimy tutaj o tej konserwacji tej kładki, no nie udało się tak już przetarć o wyłącznie konacji. Pewnie będziemy w roku przyszłym to pobierać i robić i na pewno tam tej kwestii już nie zostało się poprawione. Nie, 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 nie. Panowie Radniaczek, Oceniak i Iwan Pierwatek. Dowolnej kolejności. Proszę Państwa, ja chciałbym zwrócić uwagę na oświetlenie, bo tych kosztów jest coraz więcej, ale też jak zauważyłem, po południu jest jasno, a lampy się świecą. Rano jechałem, też się świecą. No mówię, jakby tą godzinę gdzieś, to raczej, żeby się później świeciły niż... Niepotrzebnie. No bo to w skali roku, godzinę, prawda, no to jest... I zastanawiałem się również nad tym, czy na przykład w niedzielę, o ile to jest technicznie możliwe, na przykład 23 nie wyłączać. Bo raczej nikt nie idzie z drugiej zmiany, nikt nie korzysta, no bo jeżeli chcemy oszczędzać, no czasami jest tak, że to jest taki martwy okres. Już 23 każdy idzie, prawda, gdzieś tam spać, czy tam nikt nie filmie, już nie wie, a skali do wyłączania światła wcześniej może się przyczynić. No, w skali nie wiem, gdzie są 30, to o ile to jest technicznie możliwe, ale nie w domu niepotrzebnie się nie świeci. W domu jak jest niepotrzebnie, każdy wyłącza światło, tak samo tutaj, no, chcę oszczędzać, to troszeczkę tam godzinkę gdzieś. Dziękuję.
Dziękuję, proszę bardzo. Szanowni Państwo, my mamy taki problem w Podleszanach odnośnie śmieci. Ktoś wyrzuca nam śmieci, moim zdaniem celowo, to jest na odcinku od Kładki poprzez krzyżówkę na Podleszanach w kierunku Rydzowa. Systematycznie co tydzień wyrzuca śmieci, moim zdaniem celowo, ponieważ to nie jest w workach. A z drugiej strony każdy w tej chwili jest zobligowany do posiadania kosza, także płaci w formie podatku i powinien to mieć zrobione. Mam taki apel, bo nie możemy sobie z tym poradzić. Rozmawialiśmy tu z panem wójtem wielokrotnie, z panem sołtysem wielokrotnie. Nie możemy sobie poradzić, a to naprawdę jest bardzo brzydko i nazwałbym nawet tego pana, który to wyrzuca, brudasem. Jedzie samochodem, wyrzuca przez śmieci luzem. Przez szybę. I tych miejsc jest na tym odcinku, myślę, że 10. I mam taki apel do nas wszystkich, korzystając z okazji, że jesteśmy razem. Jakby ktoś cokolwiek wiedział albo zobaczył, trudno jest ustawić kamery, trudno jest zadzwonić na policję, przecież policjant nie będzie siedział 24 godziny. Śmieci wyrzucić przez samochód jest bardzo łatwo. Wystarczy otworzyć szybę i wyrzucić śmieci. Gdyby ktokolwiek coś wiedział, proszę o informację do gminy, albo do nas, albo coś, bo musimy punkt zatrzymać. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pan Kazimierz Komarek. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie wójcie. Już tutaj pan Mariusz Kawalec natrącił sprawę ewentualnego przyszłego mostu i kwestii tych poboczy 0,75 metra, które mają być po drugiej stronie. Słuchajcie, mieszkańców powiatu czy tam innych miejscowości nie jest to ważne, natomiast dla nas, dla mieszkańców gminy jest to dość ważny problem, dlatego że droga ma być szybkiego ruchu, ma być typu G, gdzie można rozwijać prędkości do 90 km. Jeżeli będą te pobocza 75 cm, trudno będzie pieszo czy nawet rowerem czy jakimś jednośladem przemieścić się z jednej strony na drugą. I nie wiem, czy nie byłoby zasadne zrobić chociaż ten chodnik po jednej stronie drogi. Ja wiem, że to są dodatkowe koszty, bo most szerszy musi być, no inne wymagania, ale 75 cm no to przy ruchu takim pieszym czy czymś no, będzie bardzo ciężkie do bezpiecznego przejścia. Dobrze, proszę panie wójcie. Przepraszam, że nie odniosłem się od razu. Dobrze, dobrze. Jeśli chodzi o te pobocze, 75 cm pełnego utwardzenia, 75 utwardzone, ale nie asfaltem. Skąd to wyszło? Okazuje się, że Urząd Marszałkowski też nie ma tak pieniędzy dużo jak my. Kilometr nasypu, powtarzam nasypu, kosztuje 4 miliony złotych. Nie licząc kosztu chodnika. My mamy partycypować, takie było założenie, w wysokości 40% wartości tego. Proszę sobie przeliczyć, czy nas stać, ani nie stać Marszałkowskiego. Miało być w założeniu, pierwszym założeniu, droga bez w ogóle pobocza. Drugie założenie było, że właśnie robimy ten chodnik, a na ostatnim spotkaniu uzgodniliśmy, że będą te pobocza w sumie łącznie 1,5 metra. Wydaje mi się, że nie jest tak mało i my nie ponosimy żadnych kosztów przy tym. Mówimy o obwodnicy Rzędzianowice, Złotnik. A panie wójcie, to jeszcze raz, jest 2x75 po jednej stronie, to nie lepiej zrobić ten sam po jednej stronie, a szerszy? Ja nie wiem o drugiej stronie. Po jednej stronie na pewno będzie, czy będzie po drugiej, nie było skazy. No, po jednej jest 75 i po drugiej 75. Nie, 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 słuchaj, utwardzone to 75 i 75 cm. Czyli z jednej strony ma być łączny trakt o 1,5 metra. Rozumiem, bo zrozumiałem, że to jest 75 z jednej, 75 z drugiej. Jeżeli będzie centymetrów. To oczywiście wtedy byłoby bez sensu, to przeniesienie na jedną stronę. No. Jeżeli będzie stać kiedyś województwo, tak rozmawialiśmy,
To będzie na pewno. No właśnie o to chodzi. Wnioskowaliśmy przede wszystkim, będzie o tym, żeby na moście było. Na moście się nie da. No właśnie o to chodzi, bo jak nie ma pieniędzy dziś, to żeby przyszło się chociaż to przygotować. Kiedyś dołożymy, żeby nie zamykać sobie drogi. Jeśli chodzi o te inwestycje tutaj, ja bardzo dziękuję za podziękowanie, ale to po prostu ja realizuję to, co ludzie prosili podczas, tak powiem może teraz, kampanii wyborczej. Były światła w jednym czy w drugim miejscu, czy to kładka, czy było w przedszkole. I troszeczkę boli, jak czasem ktoś mówi, że a może niewyczerpnie się coś robi, czy złej jakości. Proszę Państwa, przedszkole, załóżmy w Rzędzianowicach, nie jesteśmy w stanie powiększyć. Korzystamy i wykorzystaliśmy plan, projekt, który był. I tylko naprawdę dzięki życzliwości pewnych osób, że to doszło do tego, że korzystamy z tego planu. Został zmodyfikowany praktycznie bez, można powiedzieć, większych środków finansowych. To samo i składką. Chcemy, żeby była oświetlona. Jaka trudność na kładce jest, to wszyscy wiemy, jak ci ludzie mieli, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Co do śliskości jezdni, ja prosiłem tutaj, nie wiem, czy nie do wszystkich radnych na pewno dotarłem i proszę, żeby parę minutek zostać u panów sołtysów, żebyśmy sobie pewne kwestie przedyskutowali już poza sesją. I dlatego też nie chcę się tutaj szeroko wypowiadać na różne tematy, bo bardzo szeroko możemy mówić już tutaj poza tym. Więc nie chciałbym angażować tutaj tych osób, które załóżmy nie mają czasu, żeby sesja toczyła się normalnie. Także to, co mam. Ale bardzo bym prosił, panie wójcie, jeśli jest pan przy głosie, żeby się bardzo chciał odnieść do tej kwestii poruszanej przez kolegę Mariusza, tych brakujących odcinków, chodników przy drogach wojewódzkich w Woli Mieleckiej, bo to jest, wydaje się być sprawą priorytetową dla bezpieczeństwa mieszkańców, kiedy podatnienie ruchu jeszcze wzrośnie właśnie w związku z budowanym mostem. Zresztą na ten moment to jest wielkie zagrożenie na tych odcinkach występujących. Czy jakieś działania już zostały podjęte, czy będą, czy coś pan planuje? Bardzo proszę. Na spotkaniu nawet w Woli Mieleckiej, o czym radni i pan przewodniczący i pan radny wie, i będąc w Rzeszowie zadeklarowałem współudział w tworzeniu i budowaniu tego chodnika na zasadzie 60-40. W tej kwestii nie zmieniałem po prostu tutaj swojej decyzji. Czyli jedynie mówimy o zmianie na moście, nie na moście, a może na drodze łączącej most od strony Złotnik i od strony Rzędzianowic. Natomiast kwestia chodnika co do Woli Mieleckiej w kierunku ścieżek i przy drodze wojewódzkiej w kierunku Piątkowca pozostał niezmienny. Nie mieliśmy ostatnio możliwości spotkania i przedyskutowania z tym, że zapisane to jest w protokołach. Zresztą myślę, że pan przewodniczący pamięta, że pan dyrektor Kornak określał, jakie było moje stanowisko na spotkaniu w Woli Mieleckiej. I ja stanowiska na pewno nie zmieniłem. A co do realizacji, jest to uzależnione, tak naprawdę my nie możemy zrobić. Podobną sytuację mamy w Rzędzianowicach i w Rzędzianowicach w tym roku miało być jeszcze realizowane, nie wiem, bo tak naprawdę też nie dostaliśmy jednoznacznej odpowiedzi, no nie wiem, czy teraz już ktokolwiek zdąży tak naprawdę tam zrobić, ale chcemy też dokończyć, bo też jest takie miejsce bardzo niebezpieczne i ja wiem o tych po prostu problemach i zależy mi na tym, żeby te problemy rozwiązywać, ale mówię, nie są to wyłącznie w naszej gestii do załatwienia. Jeżeli województwo nam nie wyrazi zgody, czy po prostu przedłuża w czasie, to nie możemy nic zrobić. My monitorujemy, tak jak i co do kanałów. No co możemy zrobić? Ciągłe są po prostu jakieś informacje, prośby mieszkańców. My jesteśmy z mieszkańcami, ile możemy, to dajemy. Ale widzicie Państwo, mówimy tutaj o kanalizacji, tutaj do pana sołtysa. Panie sołtysie, nigdy nie w budżecie proponowane, bo nie wiem jak będzie przyjęty, nie było aż tyle pieniędzy skierowane na kanalizację co na 2017. Co zadecydują radni, to trudno mi powiedzieć, bo ja proponuję, chcę, żeby było i zbieram też niejako zapotrzebowanie na wszystkie inwestycje i później będziemy dyskutować na tym. Mówię, będą komisje już niedługo, może pan uczestniczyć. Bardzo zapraszam wszystkich, chętnie będą mile widziani i sołtysi. My nie blokujemy dojścia po prostu do informacji. Więc to, co możemy naprawdę robić i chcemy robić te rzeczy priorytetowe.
a nie, że zrobimy sobie coś, co jest niepotrzebne, a blokujemy naprawdę ważną inwestycję. Z tym, że czasem boli, bo ja też dostaję informacje i tutaj wam pokażę i bym chciał też opinii pana sołtysa z Podlesza czy z Książnic kogoś. Jeżeli my robimy drogę, która była zrobiona przez, nie robiona przez, można powiedzieć, lata i w 2014, 2015 robimy pierwszy raz, w 2016 robimy drugi raz, a ktoś pisze na mnie doniesienie do marszałka, to naprawdę boli. Także... Dziękuję. Proszę bardzo, panu radnemu. Panie przewodniczący, panie wójcie, bardzo się cieszę za te słowa, które pan powiedział, tylko bo rozmowa na Woli Mieleckiej dotyczyła wtedy też przebudowy rondy. Myśmy się po prostu bali, że być może gdyby nie doszły te ronda do skutku, bo automatycznie one teraz odpadną. Żeby po prostu mieć na uwadze, cieszymy się, że pan wójt dalej jest, nie zmienia zdania i będziemy szukać rozwiązania, żeby te chodniki się pojawiły. I jeszcze, ponieważ ta moja kartka jest tak dość gęsto zapisana, umknęło mi jedną rzecz, którą jeszcze miałem poruszyć w wolnych wnioskach. Pani Zosia mi przypomniała OSP. Bardzo dobrze, że mają sprzęt, bardzo dobrze, że robią dobrze. Jak robią dobrze, to jest wszyscy niech robią dobrze. Jestem za tym. Natomiast dochodzą mnie niepokojące słuchy, że nie wszyscy z OSP robią dobrze i Wysoka Rado, będę prosił na następny rok o kontrolę, o pozwolenie na kontrolę komisji rewizyjnej, na kontrolę. Dochodzą mnie niepokojące, jeżeli one by się potwierdziły, to takie rzeczy będą nieprzyjemne dla niektórych, ale na pewno nie będzie to dotyczyło tylko co niektórych. Dziękuję. Dobrze, pan Zobacz Farciany przegadł już chwilę, bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie wójcie. Ja mam taką sprawę, taką ścieżka łącząca kościół z Boleszowem. Ta ścieżka jest bardzo często używana i tam są słupy, jest jeden słup, 27 przez 1, zgłosiłem go do energetyki, najbliższy przebudowa tego słupa zaplanowali w energetyce, druga część 2018 roku. No, to jest ta droga, jest nie dość, że dzieci tam chodzą, bo to jest skrót do Boleszowa, wszystkie z całej Boleszowi na rowerach jeżdżą, to oprócz tego słup stoi, który uniemożliwia ani odśnieżanie, ani nic się nie da zrobić, ani posypywanie piaskiem dębi. Dobrze, teraz dziękuję, że gmina dała mi piasek, ja to robię osobiście, w zeszłym roku to robiłem jak na stałe. I teraz też już mam piasek przygotowany, no ale to tak wiecznie nie będzie trwać. Jak będzie inny sąd, to na pewno się nie chci tego, żeby ręcznie każde odśnieżać od posypywał tę ścieżkę. Musi być ten sam sołtys. No niestety. Dziękuję za pomoc. Na przyszły rok wiadomo, że pan wójt obiecał na tę drogę, tam myślę, że będzie. W budżecie zaplanowano, żeby panowie radni czasami się tam nie wyłamali. Bo i odmulanie roku oczywiście przy okazji, to by musiało na przyszły rok w planach. O termomodernizacji nie wspomnę, bo też powinna być. Wszystko dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pan Leszek Szymański. Chcę podziękować panu wójtom, Wysokiej Radzie, wszystkim pracownikom gminy, wszyscy, którzy się do tego przyczynili za budowę drugi wraz. Taki gminy pomocy kawał chodnika. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pan Krzysztof Jarela. Ja bardzo krótko postawiam. Będę mówił skrótem, ale bardzo dobrze rozumiemy. Chodzi od kościoła do strony miejsca. Ja proszę, a prośby moje, to co mówię, to mówię w imieniu tych mieszkańców, którzy przy okazji pobierania podatków zwracali się do mnie. Jest tych osób kilkanaście. Myślę, że to jest udział reprezentatywny, abym wystąpił z tą sprawą na sesji. Chodnik jest w stanie takim, że jest naprawdę nie do użytku. Ja bym poprosił, aby zwrócić się do powiatowego zarządcy o wyremontowanie teraz bieżącego remontu. Przebudowę, no to będziemy się starać. Druga sprawa. Prosiłbym, aby wrócić do tematu tego łącznika do ulicy Lotniskowej i wystąpić ponownie może do zarządu dróg miejskich o zezwolenie nam na wejście.
Oświetlenie, panie wójcie, to widzę, że są rozpieczone na potrzebny środek, ale to zwróciłem się pisemnie, myślę, że to zacznę. Jeżeli chodzi o zakrzaczanie wysokie zarośla w polach pomiędzy domami, szczególnie zagrożenie pożarowe i rudery, które po prostu zagrażają bezpieczeństwu i są jakby siedzibą różnego rodzaju szczurów, myszy i wszelkiego innego robactwa. Prosiłbym jeszcze, aby jeżeli powiat, czyli starostwo, nie wykonało i nie poprosiło nas, żeby wykonać jakąś taką komisję, grupę komisyjną dla określenia warunków i organizacji ruchu na drodze powiatowej, obecnie powiatowej, żebyśmy może ktoś z gmin i sołtys, może ktoś z rady sołeckiej, żebyśmy tę drogę powiatową przeszli i wyłapali wszystkie bolączki, bo naprawdę to cudem jest, że jeszcze nie zostaliśmy ukarani jako rowerzyści, bo nie możemy poruszać się rowerem, szanowni państwo, na odcinku mile tworzenia, bo są zakazy. No to są kuriozalne sprawy, ale nie można nas do tego zmuszać, żebyśmy ukarani. Jeszcze chciałbym tutaj korzystać z tego, że są sołtysi z poszczególnych powiatów. Proszę państwa, wczoraj otrzymałem telefon gdzieś o godziny 9. Pani poinformowała mnie, że będą rozprowadzane apteczki. Jest to związane z tym sygnałem, które tutaj gmina wysyła. Próbowałem nawiązać taki kontakt z tą panią, prosząc ją o dane kontaktowe, aby przedstawiła firmę, która prowadzi dystrybucję tych apteczek. No, zostałem zapewniony, że nie trzeba żadnych żądać paragonów, że nie trzeba żądać faktur, że nie będzie podpisywania umów zobowiązujących, czyli już to czerwona lampka się świeciła bardzo długo. Poprosiłem o dane adresowe i namiar, nazwę firmy. Nazwa firmy jakaś tam, Centrum Medyczne, ulica w Rzeszowie, Kościuszki numer 20. Kiedy prosiłem o numer telefonu, powiedziała mi pani, że no to się panu wyświetli. Ja mówię, nie mogę odczytać. No, mam odczytany, ale mówię, że nie mogę odczytać. Wobec tego pani się rozłączyła. Sprawdziłem na komputerze, nie ma w sieci takiego adresu jak Kościuszki 20, żeby tam jakieś centrum medyczne. Dlatego przestrzegam przed tym, o co mnie poprosił również dziewicowia, bo przepraszam na sesji. Jeżeli tylko takie osoby by się pojawiły, a pani informowała mnie, że gmina Mielec i wymieniała tu wioski Korzelów, Chrząstów, Wolę Mielecką, Podleszany, że koniec listopada te apteczki będą rozprowadzane. Cena 38 tam proszę, czyli całe 35 zł. I wymieniała za lata tych apteczek. Dzielnicowy i komenda policji prosi o natychmiastowe zgłaszanie na 997 na numer alarmowy i goście będą po prostu kontrolowani. Chcę zakończyć tę moją wypowiedź bardzo kulturalnie. Szanowni Państwo, w związku z tym, że mamy zakończenie roku Sienkiewiczowskiego, o kulturze bardzo dużo się mówi. Tutaj nawet i finansowo chyba też Państwo rozpatrują jako pozytywne tę kulturę. Chciałbym zaprosić Państwa do Chorzelowa na 29 teraz listopada na godzinę 17 na piękny spektakl Miłość Trylowa. I zobaczycie państwo, jak powrócimy do dawnych czasów, jak się ludzie dawniej kochali i podejrzewamy się tak. Teraz też nie kochają. Zadając tutaj na zasadnicze pytanie wczoraj, byliśmy z panem tutaj Tomkiem Ortylem na spotkaniu Komisji Infrastruktury w starostwie i właśnie zabierałem głos na temat tego rodnika. Powiedziałem, w jakim jest stanie i reakcja jest taka, że ma być przegląd tego rodnika. Powiedziałem, zwracałem się z prośbą, żeby ten chodnik w ogóle został przebudowany
czy co zostanie zrobione, to nie wiem. I powiedziałem o tym, że bardzo często zdarzają się tam wypadki. I powiedziałem o zagrożeniach, jakie niesie to za sobą. Czyli, że powiat może być, bo jeżeli coś się stanie na danej drodze, to będzie pociągany do odpowiedzialności. Więc myślę, że wszyscy sobie zdają sprawę z tego i jakieś konsekwencje wyciągną. Akurat niektórych starostów nie było. Jeśli chodzi zaś o tą drogę, jestem pod kościołem, tak jak już chyba wszystkim wiadomo, zainteresowanym, ma być zainstalowana sygnalizacja świetlna. No, obiecywam. Kiedy to będzie, myślę, że w przyszłym roku, 2017, zrealizowany. Porozmawiałem osobiście po prostu z obiecał, że to, co można powiedzieć, że na pewno, to myślę, że słowa starosty nie są w stanie. Może być każda chwila taka, bo mam spotkanie z senatorem, bo mamy sprawę z ministerstwem taką do omówienia, naprawdę ważną, także chciałbym się jeszcze z tymi sołtysami, także bardzo bym prosił, żeby jakoś umiłowali swoje wypowiedzi. To proszę jeszcze. Wysoka Rado, panie przewodniczący, panie wójcie, jedno zdanie a propos tego, co mówił pan Jachyra, ogłoszenie na stronie internetowej gminy jest, ja tam wróciłem na swoją, trzeba uważać i to nie dotyczy tylko apteczek. Naciągacze różnego typu się pojawiają. Miałem sam taki przypadek u siebie na wsi. Nie, pierwsze co potrzebne do nich, daję wam czas operacyjny, 15 minut opuszczenie mojej wsi, jak nie to wołam policję. Moment, gości nie było. Niestety nie można im dawać czasu, żeby jeszcze jakieś ofiary starszej osoby nie naciągnęli. Musimy się upilnować i takich delikwentów kasować, chronić mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję. Ja chciałbym jeszcze szanownym państwu radnym przypomnieć, że w poniedziałek 28 godzin 9 spotykają się komisje w sprawie budżetu, za wyjątkiem oczywiście komisji rewizyjnej, bo ta w terminie późniejszym. Dziękuję państwu za udział w sesji. Stwierdzam, że obrady 22 sesji Rady Gminy zostały zakończone.